gwiazdy o tym. Dobrze wiem, że samemu w życiu źle. Kochać chcę i kochanym być, bo żyje się raz. Miłość to jest dziwny stan, że choć rani, leczy zaś. I bez niej żal każdego dnia, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Wiesz, gdy nie kochasz, jest ci źle. To jest prawda stara jak świat, bo żyje się raz. Masz już sobie kogoś, kto będzie z tobą dzień i w noc. Wtedy ktoś odmieni twój los, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Miłość każda jest jak lek na kłopoty i zmartwienie. Witamy wszystkich hodowców w kolejnym materiale. Dziś gościmy z wizytą u Pawła Mędrysy w oddziale 0388 Alwernia Spytkowice. Tak jest, witam wszystkich hodowców, hodowczynie. Pierwsze pytanie, Paweł, które przychodzi na myśl, jak sezon 2022? Cóż tutaj będziemy dużo tłumaczyć. Sezon był kapitalny, nie? Sezon był kapitalny, można powiedzieć. Zdobyło się super osiągi. Może nie takie jak inne lata, ale było super. No, kategoria A, można powiedzieć, na poziomie mistrzowskim. No i kategoria GMP, tak samo na poziomie mistrzowskim, no ale niestety weryfikacja przeszła w zarządzie głównym nie po mojej myśli. Można powiedzieć, jeden błąd zawyżony przez, no cóż będziemy dużo mówić, przez obliczeniowca. Sam byłeś świadkiem, zresztą widziałeś, co ci wytłumaczyłem, jak to, co tam po prostu zrobił. No mówi się trudno, 35. konkurs był wzięty. Zamiast gębia seryjnego, to wziął gębia nieseryjnego literką SM zaznaczoną, co po prostu nie mogło być to wprowadzone. I ja powiem tak, historia już takie przypadki zna. Tak, była taka historia i taką historię miał i Rafał Pasoń, i taką historię miał też Ryszard Pawłowski, bodajże w tamtym roku też. No w tym roku przyszło na mnie, trafiło i... No tu, jeśli chodzi o to GMP, no to właśnie... Szkoda, bardzo szkoda, bo powiem szczerze, rok był... Początek miałem kapitalny. To powiem szczerze, początek był niepodlegający, można powiedzieć, żadnemu nawet... No w tym roku to było moje, a było... No nie ma nawet o czym mówić to. A znaczy się tak, zaczęło się to od wszystkiego... Cały rok był niepowodzeń. Od tego, że chłopaki przyszli z sąsiedniego oddziału, no i sprzeczki w zarządzie i do dzisiaj jeszcze jest nie do końca tak, jak ma być wyregulowane, ale już jest na dobrej drodze, bo od tego powinienem zacząć. No ale później wszystko poszło, posypało się, sezon się zaczął super, kapitalnie. No ale tak, później weryfikacja listy tamtych musiały być okrajane. Jeszcze tak tego wszystkiego wyszło, jak wyszło. Środek sezonu miałem, można powiedzieć, lekko słabszy. Weszło Adeno w gołębie, dorosłe. Ktoś powie, że o, Adeno dorosły gołębi, też kiedyś się wyśmiewałem z tego, a tu się okazuje, że jednak takie coś się dzieje i przeszło mnie to w tym roku na jednym locie i to taki 300. Powiem szczerze, że nie wiedziałem w ogóle, że takie coś może mieć miejsce, a jednak było. Stanąłem na głowie, żeby to wyprowadzić, te gołębie, do następnego lotu. No dobrze, że było to 300 i następne nie było to jakiegoś tam takiego dramatu, że te gołębie dostały, jak to się mówi, w ciery. No 500 pierwsze były bardzo ciężkie, to i wszędzie były ciężkie i tak i u was w Kielcach to było w ogóle, można powiedzieć, dramatyczne. U nas były to ciężkie 500, ale fajnie leciały. Gołębie obroniły się i nie było jakichś tam wielkich, tragicznych strat. Ostatnia 500, co się liczyła do GMP, można powiedzieć, była... No zresztą konkurs to 21 minut 500. Zaczęło się na 1000 prędkość, 1590, a skończyło się na 1500.
W ciągu 21 minut siadło tych gębi 40 do konkursu, z 60 koszowanych. No i wszystko było fajnie, jakby nie była ta pomyłka zrobiona. I co najciekawsze, z tego lotu ostatniego z 10 było 10 bite. Z tych 10 pierwszych, co były zakoszowane, 10 S-ów, to 10 gębi było bite z tego lotu. To był któryś jeden z najlepszych lotów, można powiedzieć, jaki był. Chociaż takiej szpicy może nie miałem, ale przede wszystkim skupiskowo te gołębie były mocno bite. No i typowane też były. Typowane były super. Miałeś gołębia dosłownie za 5 pozycji na liście konkursu. Tak, następny gołąb, ten co byłby do GMP liczony, tracił tylko 0,19 punkta. No ale niestety to się już nie dało poprawić, nie wiem dlaczego, nie dało się i mówi się trudno, koniec. Kropka, było źle zrobione, nie było profesjonalnie zrobione, o. Ja wiedziałem od początku, że ja nie będę miał profesjonalnie zrobione, to nie będę miał nic. No i później stało się, jak się stało, kategoria odleciała A, tam C była słabsza kategoria. A wspomnijmy, że to byłby trzeci wynik w Polsce. 3. To był numer 3 wynik w Polsce z list tak zwanych okrojonych, bo z nieokrojonych to był wynik 34 koeficjent. Zresztą na Pigebooku był nawet przylot gołębi z jednego lotu, to można było zobaczyć, co gołębie pierwszy lotu wyczyniały. No mówi się trudno, byłby trzeci wynik, fajny wynik, nie udało się, pierwszy lot zagmatwany był taki, że po prostu przekroczony był czas druku, 19 sekund, akurat nie tylko u mnie, bo praktycznie pół sekcji było pokopane, drukarka nam tam klękła, drukowało, targało papier, papier jak był oczywiście, to się okazało, papier był stary, nie był od razu nowy, no i były problemy, nie? Oczywiście, jak się nie przypilnuje wszystkiego idealnie, no to nie jesteś tego w stanie wszystkiego fajnie osiągnąć. I, no i później na końcu, co się okazało, chociaż tam podosowałem pewne tam dokumenty, no ale to już praktycznie, no nic nie mogłem zmienić w tej sytuacji. I poszło o dopasowanie później ostatniego gołębia na lot Reine 30 lipca, co ten lot jest tylko zaliczany do supermaratonu, nawet u nas do tej kategorii chyba C nie był zaliczany. Na pewno nie, bo mieliście 3 maratony. Tak, my mieli 3 maratony i 3 500-ki. I co ci wytłumaczyłem, zresztą sam nawet zwróciłeś mi uwagę, że samica o numerze 555 nawet na policach nie była już, bo to widocznie chyba, lot wcześniej już nie była praktycznie, dlatego i wymieniłem tipesa, a że to się stało, jak się stało, że wymieniłem tipesa przed wkładaniem gołębi na matkę. No i moja klapa, mówi się trudno, chociaż wydrukowaliście po prostu przyprzyporządkowanie, zanim się rozpoczęło. Zanim w protokole, tak, żebym po prostu zaznaczył sobie w protokole koszowanie od tej, co wydrukowałem, byłoby gitara, nie? No ale to wiesz, to był lot do niczego, bo GMP się zamkło praktycznie. Zacząłeś też komuś innemu dopasowywać. Dopasowałem akurat mojemu skarbnikowi, Pieszale. Także Piesza wie, że to przez jego szymla poszło praktycznie. Kiedyś my tu akurat rozmawiali i Zdzisek mówi, no dopasowywałeś mi szymla. I tak później pojechałem po gołębie do Mateusza Wrony. Pojechałem po gołębie, oni zostawione, później to powkładali. I stało się, nie? Nie dopilnowali. No nie, no przede wszystkim jedna może głupia cyferka. I tak to poszło jak poszło. No można powiedzieć tak, jeden błąd nie z naszej przyczyny, można powiedzieć, bo jak się drukarka ci coś zacznie, no to co zrobisz? Dupi się, chłopaki też niepotrzebnie to wkładali na łeb, na szyję, no ale to też kabina, wiesz, czeka, wszystko czeka, no i tak było jak wszyscy, było. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak to wygląda. Chociaż protokół był napisany, tamto, siamto, no ale wiesz, jak to stwierdzili wszyscy, że był burdel w papierach, no to jak jest burdel w papierach, no to... To nie ma wyniku i ten, chociaż... Ale Paweł, tu wiemy, jak to wszystko wygląda na punktach wkładań i tak dalej, bo wszystkim tak. Się zawsze śpieszy. Ja wiem o co chodzi, każdy przychodzi, każdy chce włożyć, każdy chce uciec, a zostaje dwóch, trzech ludzi, tak. Co robi przy tym cały czas. I tak to się bywa. Nie mam do chłopaków pretensji żadnych, bo wiesz, to nie jest chłopaków ani wina, no, ani moja wina. No było, minęło, mówi się trudno. Musiałbyś po prostu, nie wiem jak, siedzieć... pilnować, no nie jesteś w stanie wszystkiego pilnować, bo widzisz, GMP praktycznie winny był, można powiedzieć, przez głupią pomyłkę zrobił to Przemek, nie wiem jakim cudem mu się to, nie, nigdy nie miał problemów, stało się, no i ja mówię jedno, jeśli ktoś nic nie robi, to się nie pomyli, nie, no sorry, wiesz, szkoda mi tego GMP, bo naprawdę to było GMP 1883, Nawet sam byłem w szoku, bo jak ją wyliczyłem z oddziałowych, to wychodziło 78 czy tam 9. Przemek gdzieś tam to przeliczał z okręgowych, bo loty miałem super i maratony mi przede wszystkim
super pociągły, bo w maratonach można powiedzieć były, miałem dobre loty, ale nie miałem kapitalnych maratonów, ale w tym roku maratony mi wychodziły super i w ogóle my trafiali w idealne pogody, nie? My 900-kę praktycznie zamkli, można powiedzieć, w godzinę konkurs z dodatkowego Reine, co było w koszowanej 30-20 w konkursie. No i super. Można powiedzieć, że w tym roku 900-ki były łatwiejsze niż 500-ki. Tak, myśmy wszystkie maratony myśmy mieli łatwiejsze niż dwie pierwsze 500-ki, nie? Dwie pierwsze 500-ki były, no zresztą myśmy 500-ki lecieli wszyscy razem, bo i Kielce i Kraków mieli ten sam punkt by mieli, tak, nie? Tak. Wyście puścili przed nami wcześniej i była chłosta, my puścili później. Też było ciężko, no ale było ciężko, no także nie, no ja doświadczyłem tego na plecach. U mnie fajnie leciały, bo były gołębie i było 5 gołębi z kompletem, co leciały kapitalnie, można powiedzieć 3 gołębie z tych 5 kapitalnie, bo tamte 2 to tak troszeczkę też jeden sprinter, można powiedzieć, później tak jak to te 12 dociągnął, ale na ostatni lot nie poszły, bo już końcówką już widziałem, że już na przykład ostatnie Police to tak ledwie nóż na taśmie chycił na 25% konkurs, nie? Ale te 3 gołębie co leciały, to jest córka olimpijczyka, to jest półsiostra 750 i 785 lotnik taki nakrapiany, jako roczny miał 10, w tym roku to był 13. To są 3 najlepsze lotniki rejonu, tak samo. No cóż, w rejonie wygrałem, można powiedzieć, tradycyjne. Leciliśmy praktycznie od 500-ki wszystkie loty z Brukselą nawet, chociaż w tym roku mogę powiedzieć, że wbiłem 2 z tej Brukseli, co byłem zawsze... No już lepiej i nawet pierwsza była roczna, nie? O. Pierwsza roczna była z Brukseli, później była druga samiczka siadła od Marka Linka. Muszę Markowi podziękować, bo kiedyś mi podarował taką samiczkę z jego tam Ardenów i Marty Wangel gołębi i ta samiczka mi przyszła z Brukseli druga. On też w tym roku akurat leciał Brukselę, no to też miał fajnie poleciał z tej Brukseli, także to są takie gębie, co z tamtą lecą. A akurat u mnie to się okazało, że pierwszą z Brukseli siadła córka 965, mojego starego, najlepszego asa, razy matka jest oryginalna drapa. Oryginalna drapa, jak ktoś powie, no kurde, takie gołębie ten. U mnie się sprawdziły fajnie, nie powiem. Mam 2 samice, wnuczki Karla, trochę przyimbredowane i powiem tak szczerze, jedna była z 965, leciała kapitalnie 500-ki, a druga leciała, tak sobie leciała i za karę poszła na Brukselę, za karę, bo nie chciałem jej w gębniku trzymać, jakby to powiedzieć. No i tak się stało, że ta samica przyleciała, nie wiem, to chyba w niedzielę to było, także była tam, nie wiem, czy trzecia, czy piąta w oddziale. Roczna potrafiła przylecieć, za jakąś tam godzinę czy dwie przyleciała ta druga i trzecia też chwyciłem w oddziale, też chwyciłem, akurat 3. Z 5 3 chwyciłem, ale ta trzecia już nie chwyciła w rejonie i brakło, chyba była druga pod kreską i w okręgu i brakło godziny. No ja bym mi ona zrobiła w okręgu konkurs, to bym był mistrzem okręgu w Openie, no nie wiem, drugi rok pod rząd, trzeci rok pod rząd. Ale jest postęp, jeśli chodzi o te dalekie loty. Znaczy się nie, no powiem ci szczerze, nawet że... same te maratony, już nie mówię o Brukseli, ale... No dziś mogę powiedzieć, że się nie boję na Brukselę wkładać, nie? Tak mogę twardo powiedzieć, nie wiem co jeszcze przyniesie zima i wiosna i pogoda przede wszystkim, bo to wszystko zależy od pogody. Oczywiście. Ale wiesz, włożyłem 5 mam. I jeszcze najciekawsze, nawet 6 mam, bo z tamtego roku co włożyłem 5 gołębi i to powiem, asów włożyłem takich 4 starych dziadków, co gołębie leciały. W tym roku jeszcze wrócił po roku jeden, nie? Aha. Z tamtego roku. To taki... musisz zrobić osobny gołębnik z gołębiami tylko na Brukselę teraz. Nie. Są akurat tam trochę rozciągnięte. Jest tam jakiś gołąb od Kaska Mrozika. Kaziu leciał Brukselę kapitalnie zawsze, także jest tam jedna córka, są wnuki tego jego asów. Najlepszyk. Myślę, że te gołębie teraz będą 2-letnie. No mówię, jak roczna przyleciała, to czemu mu 2-letnie nie przylecieć, nie? A mam taki już fajny gołębi trochę też tam, no z kaskowym, tam trochę na tej rodzinie jest jedna samica, druga też z jego gołębi na takim starym moim arekampie, a z 900-ki 2-letnie, jakbym włożył 3, to wszystkie 3 są jedna za drugą. To myślę, że ten 1000 zrobią, nie? Chociaż jedna była na Brukseli, poszła na 900-kę i z Brukseli przyszła napompowana całą powietrzem. To jest 745 samica, to jest po Luka Modriczu, no to jest brat Luka Modricza ojciec. A matka to jest Mrozik razy olimpijczyk. I powiem szczerze, to była jedna samica, co najbardziej na nią liczyłem, że przyjdzie z Brukseli, nie? Bo miała młodego. Miała młodego, jako wdowa zniosła jajka, wsadziłem mi później mutka.
zasiedziała na tym młodym, druga uciekła z tego młodego, a ona została i jeszcze chłopaki, nie wiem co my to wozili, coś my robili przy domu. Byli to chłopaki, grilla my robili. Mówię, wiecie co, że ta samica moja, akurat to była sobota, co gołębie były wypuszczone z Brukseli, nie? Mówię, ona przyjdzie. Mówię, daję liter, stawiam, że przyjdzie. I jeszcze mówię do Waldusia, zobaczycie, że ona przyleci, nie? Później się dowiadujemy, że gołąb tam siadł u nas w Krakowie, u Malika, fajnie, u Marka, fajnie gołąb siadnął mu. Tak. Gdzieś tam się gołębie pokazywały też na ten tutaj niedaleko, a to takie były pojedyncze sztuki. I liczyłem, że przyjdzie, nie? No i nie przyszła, nie? No ale powiem ci, że czwartek rano przychodzę, ona siedzi, taka poduszka, nie? Nie wie, kurde, co to się jest? Parki powietrzne. A ona po prostu, wiesz, przyszła cała napompowana. I co najciekawsze, wiesz, no jak ona miała przylecieć? Ale zeszło jej to później? Zeszło jej to później, i wsadziłem ją jeszcze później na police. Na police te przedostatnie zrobiła konkurs. No. I ją, wiesz, ty zrobiła police konkurs, to dałem ją na 900, nie? I ona z 900 jest, no nie seryjna, bo nie seryjna, bo wiesz, bo nie myślałem, że ona przyleci. A ona siadła tego czwarta na gębniku chyba. Czwarta, bo piąta jest. Także są trzy siostry włożone jej i trzy siostry są wbite w pierwszej ósemce, nie? Także myślę, że no może z Brukseli na drugiego coś bijemy, nie? Generalnie podsumujemy sobie ten sezon. Kapitalny sezon z no cóż, ze słabym zakończeniem i po tak, prostu no. Na tym sobie ten sezon zakończmy. I dlaczego tak mówię, zakończmy sobie, bo ja widzę, że wcale cię to nie podcięło ci nóg. Ja widzę, że ty jesteś raczej z tych, którzy teraz jeszcze więcej chcą coś pokazać. Powiem tak szczerze, chcieć, a widać to po gołębiach, bo byliśmy przed chwilą, oglądaliśmy, no. To jest... Znaczy się, wiesz, to, że się będzie chciało lepiej, to nie znaczy, że to wyjdzie. No tak, oczywiście. Zawsze jak podchodziłem do tego tak lajtowo, to zawsze mi wychodziło jakoś w miarę tak. Wiesz, no będzie jakoś większa może konkurencja tych hodowców, może większa pula gemi, to może dla mnie i lepiej. Wiadomo, że to jakieś konkursy trzeba się z chłopakami podzielić, bo i też będą bić i już w tym roku pokazali, że coś tam bili fajnie. No nie powiem, że chciałbym, nie? Każdy by chciał. Żal mi strasznie, bo to powiem ci szczerze, jak ktoś włoży tyle serca do gołębi, tyle czasu, już się nie mówi o pieniądzach, bo o pieniądzach się już nie mówi, ale tyle czasu i serca do tego, to sobie nikt nie zdaje sprawy, ile to kosztuje. Bo mam znajomych, co poświęcają się i tak, i siak, i każdy szuka, wiesz, każdy chce coś zdobyć. I ja siedzę cały rok przy gołębiach, od 8 lat siedzę przy gołębiach, praktycznie dzień na dzień. To nie wzięło się znikąd, tylko ciężka robota. Przede wszystkim jeszcze dojść do gołębi dobrych. To taki jakiś tam, ten czpion jakiś tam miałem zawsze, dobry gołębi. I jeszcze dojść do takich gołębi, to naprawdę trzeba mieć jeszcze troszeczkę szczęścia. To szczęścia na sam koniec. Szczęścia mi brakło w tym roku. Można mi powiedzieć, no może nie brakło, ale do końca brakło jednak. I mówi się trudno, no ale cóż, taki był rok cały. Tak to było. Ja byłem na to przygotowany już w miesiąc lutym, bo wiedziałem, że będę miał ciężko obronić to w sensie takim, że będę miał pod górkę. Nie będę dużo komentował, bo mi nie wolno dużo komentować. Także. Ale tylko tyle powiem, że jest to trochę może zły system tych weryfikacji. Może to powinno inaczej wyglądać, jakiś program stworzony, żeby to po prostu od razu było ułatwione wcześniej. Wszystko ktoś wiedział, nie na ostatni guzik, jak to się mówi, w grudniu. Czy w listopadzie, no nie wiem, może ktoś na to kiedyś wpadnie, może w jakiś sposób coś zmienimy, jakieś tam przecież, no mają mądre głowy ludzie i coś można wymyślić, jeśli wymyślimy telefon do wypuszczania, to można taką aplikację zmienić, że przez wkładanie, przez wszystko wejdzie od razu z automatu, będzie wszystko tak, jak Bóg przekazuje, może do tego ktoś kiedyś coś dojdzie, no nie wiem, nie znam się na tym, ale dla mnie byłoby lepiej, bo powiem tak szczerze, dużo hodowców w tym roku straciło wyniki, bardzo dużo hodowców przez aplikacje i przez, no, praktycznie przez ludzi błąd i błąd, niechęć, można tak to powiedzieć. I to tak jest, no, ktoś poświęca cały sezon i później nie ma, nie? No, najgorsze jest to, że wiesz, no nacisk jaki jest, to jest. A co powiem, no nie wszyscy są święci w tych wynikach w tym roku też, także wiesz, mi wyrzucili, ale jeszcze jest tam parę wyników, co powinny być wyrzucone. Nie wolno mi dużo mówić, co będę dużo mówił. Nie każdy się cieszy z tego, co osiągnął. Życzę wszystkim tym mistrzom szczęścia w następnym sezonie i powiem tak szczerze, no Łukasz mistrzem Polski został z oddziału łuków. Akurat tam mam kolegę z tego oddziału też, akurat wcześniej my z Łukaszem rozmawiali, że może się spotkamy na podium.
chwała jest mistrzem. Waldek Piszczała, mistrzem Polski w kategorii A, co mi odebrał, można powiedzieć, ten mój tytuł. W sensie takim, że rok wcześniej na wystawie myśmy się spotkali i wziął mi piórko. Na szczęście i pewnie tego może pamiętam, może zobaczymy, nie. Zobaczymy, czy Waldek pamięta. Może pamiętam, może nie pamięta, ale akurat to szczęście mu gdzieś mówi, musi wziąć piórko od Pawła, żeby przyszło na niego i akurat to wygrał to mistrza, można powiedzieć, trzeba pogratulować. To ja dzisiaj zabieram. No trzeba mieć, wiesz, a to musisz Waldkowi zabrać, bo on wziął. On wziął mistrza AWA. Chwała, bo też leciał kapitalnie. Można powiedzieć, że powtórzyłem jego wyczyn. Bo on był mistrzem dwa razy, później miał trzecie. Ja tak. Byłem trzeci, byłem, można powiedzieć, dwa razy pod rząd. No ale cóż, jestem tylko raz i mistrzem, drugi raz tam byłem trzeci. No ale cóż, no. Ale teraz już myślimy o sezonie 2023. Ale ja sobie jeszcze wrócę tylko do jednego tematu, bo pierwsze, od czego zacząłeś, że początek sezonu super, środek sezonu był gorszy. No. I teraz tak, pojawia się w hodowli taka sytuacja, że przychodzą gołębie z lotu i widzisz, że jest adeno. Pierwsze, po czym to zauważyłeś i ewentualnie jak interweniować w takiej sytuacji, żeby doprowadzić gołębie jeszcze w sezonie do jakiejś formy? No do czegoś tam, żeby jeszcze leciały, tak, nie? Dokładnie. I powiem ci tak szczerze, że to był poniedziałek rano, to było lot był ciężki, bo to była 300, ponad godzinę konkurs. Dla mnie to był lot bardzo ciężki, no ponad 50% żebym wbił do konkursu, można powiedzieć, ale to wiesz jak ja 300 leciałem, u mnie to w 5 minut, a jak nie było serii, czy tam 15 gołębi, to nie był lot. A tu jak już przyszedł gołąb, za chwilę i to wiesz, i to wszędzie tak było, bo i w rejonie, i u nas w oddziele, i także to nie był lot u mnie słaby, tylko był wszyscy mieli taki ten lot. Gołębie tam nie odeszło, o. Tam już gołębie tańcowały pół godziny. Mam na to świadków, przede wszystkim mam takiego kolegę, co akurat tam był na locie, na starcie, zadzwonił mi za chwilę, mówi: Paweł, gołębie nie odeszły i dali gonią, mówi, i nie chcą odejść. To był lot Grodzisk i mówi: wybicie se z głowy, nie będziecie mieć dobrego lotu. No i tak się stało, no i po tym locie przyszło adeno. Przede wszystkim objawa jaka była, rano wypuszczą gołębie na trening, a 2-3 gołębie na dach do sąsiada, jeden tu, drugi tam, trzeci nie wychodzi, nie? A tam, wiesz, to były samce. Mówię, a to tam pewnie lenie nie, po locie nie chcą gonić, nie? To sobie myślę, nic tam się nie dzieje. Poszłem na chlewnie, porobiłem robotę, bo też mam gospodarkę i musiałem porobić swoje. Przychodzę, samce takie gdzieś dziwne siedzą, powchodziły do gołębnika, niechętnie, bo niechętnie. I wiesz, bo widać było po gołębiach, że coś jest nie tak, nie? No. Ale już wiesz, z nocy mi się kał nie podobał, bo taki był taki troszeczkę zielonkawy, takie coś było, mówię, kurde, ale może po tym locie takim, no wiesz, ciężko coś pomyśleć zaraz po locie, nie? Chociaż strat nie było, nie było, 3 asy straciłem wtedy na tym locie. No to na 300 to dziwne, nie? 3 asy i to straciłem taką super samicę po 59,90 jako roczną, prowadziła chyba w roczny wszystkich. Później straciłem taką 5, nie będę mówił numeru, bo ta samica była 2 razy na ogólnopolskiej. Bo ktoś pewnie się cieszył, jakby się dowiedział o numerze jej, że to była Pawła, bo akurat nie na mojej obrączce była, od Krzyśka obrączkowa. No, mój oryginalny gołąb z jajka, wszystko i no Krzysiek mi akurat, ja mu zostawiłem jednego, wziąłem sobie jednego. I ta samiczka była kapitalna samica. Przez 2 lata była na ogólnopolskiej, straciła się i jeszcze zginęła jedna samica wtedy chyba bodajże, ale ta samica doszła. Za jakieś 2-3 dni doczołgała się. Ale mówię, wtedy nie miałem 3 takich asów podstawowych. No i zachodzę po południu, jak zwłaszcza do gołębi, wypuszczam samicę na oblot rano, bo ja robię rano oblot i wieczór, mam czas robię, nie? I samców i samic. I samic, wiesz, nie mam czasu to nie robię, ale mam czas to tak robię. No i akurat samiczka taka była od Kazika, kurde, nie wyleciała, nie? Ja ją chwytam, a ona ma pełny wól. Nabito, wiesz, jedzenie. No to kurde, jak u młody gołębi. Mówię, no jasne, gwin, wyrzuciłem ją na pole. Zawinęła 2 razy, kółka siada, nie? No za chwilę się patrzę, jedna samica, druga, trzecia samica siada. Nie chcą gonić, nie? No to mówię, kurde, wchodzę do gołębnika, do samców za chwilę. A tam już widać pokale, nie? Kał, jeden zielono, drugi zielono, trzeci zielono. I te gołębie w ogóle, jakżem zawołał do karmienia, nie miały w ogóle chęci. W ogóle nie, praktycznie mało który zleciał. Tam któryś gdzieś dziubnął i mówię, jasne, gwina. To od razu widać, wiesz, po locie nie karmię, żeby mocno jakąś grubą karmą. I wiesz, i to samo było w poniedziałek to już dudniło koryto, nie? A to koryto, kurde, nawet nie gwizdło, no i na głowę staje, nie?
Ale myślisz, że czym to mogło być spowodowane? Nie wiem, nie gdzieś, wiem. Załóżmy stres, no bo jeśli mówisz, że tego MBA no ciężko mi jest powiedzieć stres, ciężko mi powiedzieć stres, bo nie taki stres przechodziły, nie? No w sumie i środek sezonu. I środek sezonu, można powiedzieć taki, no to był szósty chyba lot bodajże, czy któryś. I wiesz, no ciężko jest to tak, nie wiem z czym to było związane, ale wyciągłem je, można powiedzieć, do środy było ciężko, to powiem ci, że do środy to myślałem, że zwariuję, nie? Tu jeszcze GMP na 100%, kurwa, no tak. Mówię, no jasny gwin, nie? Ale wiesz, jeden telefon, drugi telefon, tu, tam, siam, no i stare tam te, kurde, myśli, jak nie rozadano miałem, no powiem, że dostaję, no pewnie konia martwego by podniosło na nogach, nie? No i praktycznie można powiedzieć, że tego konia martwego podniosłem, bo w piątek już wyszły na oblot, już w piątek wyszły na mocny oblot, taką 20 minut tak pochodziły, ale taką, no, wigorem takim można powiedzieć, chociaż nie było tego jeszcze jedzenia takiego, nie? Ciężko to jeszcze jedzenie miały. No i przede wszystkim, wiesz, no musisz na takim locie trzymać, na takim, przede przy karmieniu, nie? Ani mocnej karmy nie dostaje żadnej, nic, tylko wszystko takie, wiesz, mocne, energetyczne i drobne. Przede wszystkim, bo by się zawalił, nie? No i przede wszystkim dobrze, że nie pracuję, no siedzę przy gołębiach i chodziłem tak i z gorstką tak dokarmiłem, nie? Żeby po prostu też nie leżało i pomału. Tak, ale interweniowałeś jakimiś lekami, czy? Stałbym medic dawałem. Adeno stop, jak się to tam nazywa. Ciężko było, bo nawet tego nie chciałem jeść, jakbym to na karmę namieszał. Do wody to też nie bardzo. Wiesz, no odwodniłby się szybciej niż to warte. Co, że Matrixa, że chyba przez dwa dni na karmę podał im Matrixa. Stolisana Matrixa, bo się mówiłem przed tym saszetki, widzisz, uciekło mi z głowy Matrixa. No. To były takie dwa karmienia Matrixem, ale wiesz, to takie karmienie, jak one nie chciały jeść. No właśnie. I to powiem ci szczerze, to było nie wszystkie gołębie, ale z 80-70%, no 50% stada na pewno. Miałem rok wcześniej urocznik. No. Tam po drugim locie, nie? Ale to na początku sezonu, no tak, to mogłeś wiesz, zwalać na stres. Chociaż na kiedyś tam mówiłem, że roczne, jak już, gdzie tam Adono ci chwyci, nie? Ale teraz wiesz, roczne już, młode podchodzę w taki sposób, że szczypię mocno. Cztery szczepienia przechodzą w całym sezonie. No. Stare szczepiłem mykosalmowirem jeszcze w miesiącu styczniu i przeszły to bardzo fajnie, powiem ci szczerze, tam trzy gołębie w rozpodzie, co mi troszeczkę przyklękły, jedna stara, tak zwana brukselka moja, co tamto roku z Brukseli była u mnie pierwsza i teraz była trzecia, to ona przez miesiąc walczyła, myślałem, że padnie i nie padła i w tym roku zrobiła 5 pierwszych konkursów, jak nigdy nie leciała w krótkich lotów, w tamtym roku i na dalekie i tą Brukselę, to w tym roku wszystkie 5 zrobiła pierwszych. Mówię, no niech cię diabeł szczeli. Mówię, i chora była taka, że miesiąc, no chłopaki tu byli niektórzy świadkami, w klatce siedziała w domu, ją trzymałem, bo mi żal było. Przez miesiąc walczyła i nie zdechła. A wiesz, że mam przygotowane gołębie mocno w zimie. Jesienią, no to wiesz, miała z czego jeszcze pociągnąć. Ale nie pomyślałbym nigdy, że to może się stać w połowie sezonu. No właśnie. U młodych tak, ale już teraz po prostu tak robię, że młode szczepie nie ma, że boli. Bo no nie ma, nie będzie szczypił, to trzeba wybić z głowy, że będzie dobrze. No. Tak. Także to Paweł, teraz wejdziemy do środka, bo zaprezentujemy kilka gołębi, bo zaczyna nam śnieg no, coraz będzie zima. Mocniej. Mówią. Pokażemy, jak one wyglądają, bo naprawdę jest co oglądać no w tym jest. Roku. Idziemy do środka. Także teraz przeszliśmy do gołębnika lotowego. Tak jest. Tutaj mamy kilka samców. No jest i tutaj praktycznie... Pierwsze co, no to jak już w którymś filmie mówiłeś, że nie ma tutaj tych młodych, które leciały jako młode z tego gołębnika, tylko nie. Już teraz przenosisz gołębie. Teraz już przenoszę, musiałem objąć inną strategię. Młode są na przykład w tamtym gołębniku teraz, wcześniejszy przedział, a to są wszystkie też młode, co tam mi się praktycznie pomieściły i co sobie zajęły cele, bo przede wszystkim staram się jednak, przyjdą maratony, i jest już ciężko z tymi gołębiami, wiesz, dostaje tu lotnik, tam 3-latek, tam 4-latek, tam później roczniak. I to jest tak, że no kurde, wiesz, no jak będziesz go karmił, jak ten gołąb nie idzie na lot i jest później problem z tym, nie? Także staram się już coś tam robić tak, żeby było dobrze. Tu są akurat, można powiedzieć, roczne w większości. Tu są 2-latki, teraz będą 3-latki, nie? Bo to będą 2-latki i 3-latki. Ale tu są akurat, można powiedzieć, tu jest najlepszy lotnik oddziału i rejonu, 785. W tym roku miał 13 na 13
i jest drugim gołębiem w kategorii C na wystawę ogólnopolską. To jest z okręgu, to jest gołąb, ojciec to jest Imbret Kleine Dirka, a matką jest jego jeszcze samiczka, moja taka super lotniczka 162, to jest Handerek razy tam Kopman. No fajnie, jako młody miał 6 komplet, roczny miał 10 na 10, był najlepszym lotnikiem, no i w tym roku 13. Super gołąb jest, powiem szczerze, tu jest akurat, no tu jest mój Asior taki superowy, to jest też fajny gołąbek. I no, że co jest najciekawsze w tym wszystkim, że przerzuciłem go tam z tamtego gołębnika, bo tam miał 3 cele, żeby nie bił rocznik. No i nie umie się znaleźć mi tutaj w tym gołębniku celi w ogóle i nie wiem, czy nie pójdzie w świat, no. Matką jego jest Arizona, taka super asica rzegowa boli, bo to była samica trzecia w Polsce, czwarta w Polsce z Hurrikanów gołębi, a ojciec jego to jest syn olimpijczyka razy 59-90 razy olimpijczyk, no także pochodzenie moje budzkie i już był tam jakiś raz nawet pierwszy u mnie na budzie, jak to się mówi. No to i wysoko pewnie był w oddziele. No i no, że najgorsze, że nie ma celi, no i... ale jak jest z tymi celami? No bo jedni mówią, że muszą obierać cele, drudzy mówią, że mogą jeszcze na wiosnę sobie obrać. Wiesz, to jest gołąb akurat dwulatek. To jest dwulatek. Aha, no on to... cele ma swoją, tylko w innym gojemniku. I dlatego tutaj akurat siedzi, bo chciałem, żeby w tym gojemniku siedział. I podobnie mu cele otwarłem, a on tutaj nie chce iść. Nie, jak nie chciał tu iść, no to nie będzie go, no i tyle będzie, że ten, ale gołębie są fajne, mogę powiedzieć. Tak, właśnie teraz może pokażmy, bo... Zresztą miałeś w rękach, jakby to powiedzieć, miałeś w rękach kilka gołębi przed jak przyjechałeś, bo akurat, że gołębniki sprzątał, bo dzisiaj akurat taka temperatura jest mocna. No gołębie są praktycznie spierzone, co będę dużo mówił. Właśnie. Wystarczy pokazać chyba. Bo... Chyba tak, no cóż, no jedynie możesz ty powiedzieć, no bo ja co swoje nie chwalę nigdy. Gołębie są bardzo nabite, są tak okrąglutkie, a ważą ile? 2 deko? 2 deko, dokładnie. Jest po prostu, ale nawet jeśli chodzi o jakość tego upierzenia i tak dalej, to ten gołąb po prostu z ręki się ślizga sam. No nie, kapitalne są, to jest akurat wnuk olimpijczyka, 79. Nie wiem, ale obejrzałem chyba ze 20 gołębi. No. Pewnie w rękach miałem. I po prostu wszystkie są jednakowe. Tak. Są kapitalne. No kapitalne są, można powiedzieć. Miałem zawsze fajne gołębie. Przygotowane miałem zawsze fajnie. No powiem chyba, że no jeden to jest taki, chyba najbardziej są, chyba najlepiej są przygotowane na ten okres ze wszystkich lat, jak chowie gołębie. No ja nie mogę porównać wszystkich lat, jak u Ciebie byłem, ale no w tym roku po prostu robią niesamowite wrażenie. Myślę, że gdyby ktokolwiek tu przyjechał i wziął do ręki, to... No nie, no. Nie miałby się za bardzo, nawet gdyby chciał do czego przyczepić. Nie, powiem tylko tyle, że na ogólnopolską wystawę jedzie 7 gołębi. Z czego 7 gołębi zostało nagrodzonych w standardzie, wszystkie tak samo. No to wiesz, wysoka półka, to nie jest no jeden gołąb, nie? To jest akurat wnuk olimpijczyka, on był 10. gołębiem Polski na młode. W tym roku jego najlepszym, znaczy młoda samiczka jest córka jego, jest najlepszym młodym w oddziele. Ale znowu on jest złączony był, bo to był super lotnik na młode. A druga była super lotniczka roczna, siostra 750. On był akurat złączony 750 siostrą. No i wyszedł najlepszy młody, nie? Z tego łączenia. Z dwóch najlepszych młodych wyszedł najlepszy młody w następnym sezonie. Czyli nie ma przypadku? Nie, nie, nie. Tu jest akurat super roczny. Przyszłość, można powiedzieć, na gołębniku. Nie wiem, czy nie jeszcze lepszy w ręce niż tamten. Chociaż ciężko jest porównać, który byłby lepszy, który byłby gorszy. To jest pełny brat tego 785. Ale w ogóle, bo zobacz, ile na przykład na piórach, ile mają pudru tu na tych. No nie, nie, to jest wiesz. To, nie wiem, bo to pewnie nie będzie tak na kamerze widać no, dokładnie, ale. Bielutkie są, także to widać po koszulach, nie jak się bierze. No są, no naprawdę mają tak plecy zbite, zbudowane, a tutaj w ogóle to już jest. Muskulatura jej, to tutaj naprawdę, że mnie przeraża nawet. Paweł, ale będziemy je chwalić, mówić, że pięknie wyglądają, więc ja będę miał do Ciebie kilka pytań. No, jak to zrobiłem? Widzisz, Ty wyprzedzasz moje pytania. Wiesz co?
Powiem tak szczerze, to jest przede wszystkim pewnie genetycznie przekazywane, bo to jest, bo to inaczej nie będzie. I jedna zasada jest taka, że jeśli gołąb, który moim zdaniem roczny, siedzi w domu, a nie lata i nie trenuje z tak zwanych lotów konkursowych z 500 i tam 300, no to muskulatury jako taką wielki nie nabędzie, nie? No bo z czego? A to, że te gołębie roczne leciały mi kapitalnie, bo to jest akurat rocznik młodych, co można powiedzieć, przez 4 loty było... Ten gołąb na przykład w 4 lotach na młode wkładany był, wszystkie razy jest w 30 w oddziele. Mówią, że te, co najlepiej na młode lecą, to później giną. I on nawet na filmie Spiegelbooka, jak wtedy był tutaj kręcony, on przyleciał, bo on jest akurat... Ten samczyk jest super, najlepszą roczną moją na gębniku. Aha. W parze? W parze. No. I akurat, wiesz, ona ma w kategorii A2 coś koeficjent. Ma 14 jako roczna w kategorii G w tym roku. I co ci powiem najciekawsze, 2 roczne się fajne złączyły. Zostały razem. Akurat miałem jednego młodego i dla siebie, że zostawię, no ale później, kurde, gościu mówi, no obiecałem, że zrobię, no i poszedł. I nie mam nic z tej pary dla siebie do lotu. Ale naprawdę on leciał kapitalnie. I jego brat jeszcze jeden jest, tylko w następnym przedziale. Może już troszeczkę mniejszej budowy niż ten. Tak samo za młodego kapitalnie leciał. I on na 5. lot, wtedy coś to był na filmie, ta sprutowa, co taka była ciężka. Tak, tak. On był załzawiony wtedy taki, nie? On tam było 10 takich gimi przyuzawionych, troszeczkę. Został. On wtedy został. On już więcej, aha, nie poszedł do kosza, nie? Wiem. Ale on się nie spieszył. 2 piórka zostawił ostatnie. I jak był Wiktor na film kręcił wtedy, to ten gołąb poszedł na strzała i wtedy przyszedł nawet szpicy. On poszedł na pierwszy lot do kosza i on na szpicy siadnął, nie? Mówię, kurde, niemożliwe. Ja później go 7 razy podrzędł do kosza i ten gołąb na komplecie, nie? I później już go wycofałem i już więcej nie poszedł. Znaczy, no nie, że nie poszedł, bo jeszcze ostatnią 500 ma w konkursie zrobioną. Tylko, że to było taki szybszy, no ale z kapitalny gołąb. Powiem szczerze, że jest tam młody, będzie po nim też. Także to jest... Następna przyszłość to jest tutaj pewnie gołąb. No, powiem tak szczerze, no nie leżały te gołębie. I widać na piórach, że po prostu coś tam się działo w sezonie. Chociaż ten roczny miał 10 na 10. To jest syn olimpijczyka 79. Razy matka jest oryginalna drapowa. Oryginalna samiczka od drapy, to jest z Karla się wywodziła. I to jest jego syn. I on jako młody tak samo leciał kapitalnie. Jako młody leciał kapitalnie. Z ostatniego lotu z tej sprotawy, co wtedy byłeś na locie u mnie, no. To nie wrócił. Przyszedł za 3 dni, podpierał się dziubem na gębniku. Tak zawzięty, tak agresywny, taki w ogóle waleczny, że głowa boli. I ten roczny, no akurat za 50 jest. Z pierwszego lotu był na oddział pierwszy w tym roku. Do tych gołębi tam było 5500 włożonych. Numer ma dobry. Jak to mówią, olimpijczyk paszek, nie? Akurat jest jeszcze brat jego 807, tylko że z drugiej samicy drapowej. I tak samo, w 2 pierwszych lotach Rosten jest na dyplomie, Roz jest tamten na dyplomie, nie? I mówię, kurde, niemożliwe. No, że tamten akurat zrobił 7 i stanął, a ten zrobił 10 na 10 i więcej już do kosza nie poszedł. No bo wiesz, na maratonie, żebym go nie wkładał, bo mi, no gdzie takiego gołębia wsadzisz? Jak on tam, no wiadomo, że nie leciał tam jakoś, żeby był pierwszy, czy tamten, ale był raz pierwszy, raz tam był gdzieś, no w setce chyba z 5-6 konkursów fajnych, nie? No jak na roczniaka, to powiem szczerze, kapitalny, nie? No i przede wszystkim budowa jego, no ojciec jest budowy, jaki jest, no. Ale ten to, powiem szczerze, że no kurde... No jest. Właśnie, ale odnośnie tego, że one tak wyglądają, to ty mówisz, genetyczne jest to, że mają, załóżmy, mocne plecy i tak dalej. Tak, no przede wszystkim... ty też dużo musiałeś od siebie włożyć, żeby... i powiem ci tak szczerze, one są raz w tygodniu kąpane. Raz w tygodniu są kąpane. Jak się nie chcą kąpać, to się muszą kąpać. I ktoś ci powie, no jak? No niestety, wiaderko i wszystkie kąpie. W tygodniu jadę wszystkie w rękach. Choćby się krew miała lać, po prostu poświęciłem się mocno jesieni, bo wiem, że jesień wygrywa wiosnę. I naprawdę są, dlatego wszystkie takie są. Nie ma, bo są takie gołębie, że nie pójdą do wody.
Zauważyłem nieraz, jak nie miałem czasu, szybko, szybko nalałem i na przykład dzisiaj się tam też kąpały. Są takie, że nie pójdą we wodę. Nie wiem czemu, no nie wiem, ja jak się wykąpię, to się dobrze czuję, one też się powinny fajnie czuć, ale są, że nie chcą iść, nic im nie zrobisz i dlatego tak robię. Mam czas, no ktoś powie, no kurwa głupi, no ale coś ale za nie coś. Ty pierwszy, bo no nie już, pierwszy. Już o tym rozmawiałem między innymi na przykład u pana Zbyszka Kukułki. No, Zbyszek jest też po prostu oddany gołębiom, fachowiec niesamowity, bo to co w tym roku na młode wyczynił, to czapki z głów. I powiem szczerze, ja w tamtym roku może leciałem podobnie, bo miałem 70 czy tam 60 dolotów, biłem to 50% w szpicę. On w tym roku pokazał, jak to mówi się, na stare lata, jak się leci na młode. No nie udało się mu, powiem tak szczerze, zrobić mistrza Polski, ale powiem tak szczerze, z mojego punktu widzenia i hodowcy takiego oka, to powinien takim mistrzem zostać. Bo to, co leciał, to nie jest hodowca na młode przede wszystkim, tylko skupiony. To jest hodowca skupiony w sezon stary, w sezon młodyk. Naprawdę kapitalny sezon miał, jakżem to przeglądał, naprawdę czapki z głów. To jest moim zdaniem mistrz prawdziwy. Bo i leci na stare, i leci na młode. A nie obliżając nikomu, bo w tym roku mamy mistrza powtórnego na młode, ale na stare nie widziałem Lizy jego. Może tylko się na młode miłuje. Wiesz, ja jestem takim strategiem, że mnie interesują młode i stare. Ktoś powie, w tym roku Mendrysa na młode też nie było, nie? Bo powiem szczerze, bo mi nie było, bo akurat miałem, zresztą widzisz, co było tutaj robione koło domu. Sezon był praktycznie, albo był musiał być stary zmarnowany, albo był musiał być młody zmarnowany. Poświęciłem sobie młode na zmarnowanie, chociaż nie zmarnowałem, bo gołębie są kapitalne w rękach. To, że nie miałem treningów, to, że nie były praktycznie robione z nimi w tym roku nic, no to leciały jak leciały, nie? Chociaż dwa fajne loty miałem, co by pewnie wynik był jakiś tam, gdzieś tam też może coś nie było. Cię, bo jak w sezonie rozmawialiśmy, to byłeś na wakacjach. Nie, pojechałem sobie na wczasy, pierwszy raz jak żyję u mojego kolegi Krzyśka. Pozdrawiam go bardzo serdecznie, bo mnie bardzo ugościł. No i także u Krzyśka Hadacza, jakby ktoś chciał wiedzieć, polecam, fajne ryby ma wszystko, także kapitalnie. Zresztą tam pan Tadeusz Pałka, tam do niego też często jeździ. I tak zawsze Krzysiek mówi, przyjechałbyś i pojechałem. Nie było czasu. Nie było czasu. Stwierdziłem, że wiesz, to akurat był taki moment pożniwak, a sezon siewny rzepaku. I tak kurde mówię, może trafię. No i pojechałem, zostawiłem młode, mama się opiekowała tymi gołębiami. Akurat wróciłem dzień wcześniej niż miałem wrócić, bo to takie było popieprzone te loty, że nie dało się tymi gołębiami lecieć, bo to pogoda, bo to nie było pogody, bo to było to, bo to tamto. A wszyscy by chcieli lecieć codziennie, żeby my lecieli, bo się nie udało. Naprawdę było dramatycznie z młodymi w tym roku. I to straty, nie straty, chociaż powiem szczerze, ze wszystkich gołębi, jakie miałem do lotu, straciłem 10. Aż powiem, że dużo. Bo na mnie to 10, to ja traciłem 10 lat. Nie? No ale co zrobisz? Taki był sezon, jaki był. Na ostatnim locie straciłem, można powiedzieć, 5 i to asów. Straciłem syna olimpijczyka, co był drugi i czwarty na gajemniku. Kapitalny gołąb był. Kurde, po takim pokerfejsie, synie pokerfejsa straciłem młodego. Co bym 4 na 4 miał, znaczy 3 na 3 miał, bo mieli tylko 4 loty, też kapitalnie. No ale co zrobisz? No, sezon był, jaki był. Chociaż mogę się pochwalić, że w tamtym roku miałem drugą serię w okręgu z młodyk, z lotu 430 km, a w tym roku miałem trzecią, nie? Także na pudle w młodyk ukończyłem. To był lot dodatkowy 430 km, Świerczyna, super lot był. I powiem szczerze, piątkę dostałem tak szybko z 10, że jak tu chłopaki siedzieli, to za głowę się chwytali. Mówią, kurde, ja mówię, jeszcze jak mi siadnie, mówi jeden, a tutaj trzy siadają, to szok był, ale później się urwało gdzieś, wiesz, i pół godziny my czekali na szóstego, nie? Później za chwilę siódmy, no ale już sześć, no chwyciło i moja szóstka była najszybsza, nie? No ale wracając do gołębi, no to tak wygląda, że tu jest kolejny taki naprawdę kapitalny gołąb, co się myślę, że będzie super gołębiem. No widzisz, to Nino Skoko i Szukoceli, a nie wie gdzie ma iść. Nakrapiany, 730. On lubi tutaj przy wyjściu. On lubi tu, bo on chce uciec z tego gębnika. Tu jest następny wnuk olimpijczyka.
i 59,90, bo to są wszystkie te, te gołębie, to, to czy pokazałem, to są 79 razy 59,90 tak. po synie. Mhm. No to jest za młodego, powiem tak szczerze, kapitalnie latał. Za rocznego na trzech tych piórach był do spierzenia, na tych trzech. I ten gołąb zrobił, nie wiem tam ile tych konkursów, z 7 może, no ale był 3 razy w 15 w oddziale. Gołąb za 50. Nawet z tej ostatniej 500, tam myśmy go chyba w 10 widzieli na liście, cośmy sprawdzali wtedy, no to też ten gołąb był wysoko. Powiem szczerze, no kurde, kapitalny gołąb. W łapach jest niemiłosierny. No ale sporo, żeby... Sporo w ogóle w tym roku u Ciebie, Paweł, też gołębi rocznych fajnie się pokazywało. Dużo gołębi rocznych się... Wiesz, jak masz roczne, to masz stare. Jak nie masz rocznych, to nie masz gołębi, nie? Wiesz o tym jedno, że gołębie 4-5-letnie ci nigdy nie zrobią takiej roboty jak gołąb dwuletni, czyli dobry gołąb roczny, nie? To nawet trzeba sobie wybić z głowy, bo i byłeś u Andrzeja Warchoła, świetnego hodowcy w Dębicy. No roczna samica waliła mu też 500 i 700. No ale to nie są przypadkowe gołębie, nie? To muszą być gołębie pocztowe. I mówię, roczne są, jak są dobre roczne z dobrych gołębi, to muszą, no przede wszystkim zaczynasz wszystko od rocznych, nie? Od młodego i od rocznego. Jeśli masz dobre młode, powinieneś mieć dobre roczne, nie? A u nas to błąd robią ci hodowcy, co lecą na młode kapitalnie, że mają fajne młode, bo może im się wydaje, że mają fajne młode, a później nie mają rocznych fajnych, nie? Szkoda, bo to wiesz, to jest przede wszystkim, ja zawsze powtarzałem, że jak nie będziesz miał fajnego młodego, fajnego rocznych nie będziesz miał, nie? No i to tak wygląda, to nawet nie ma o czym mówić. Pierw musi być fajny, młody, roczny. Kapitalny, młody, musi być, wyjść z tego fajny, roczny, to wtedy się buduje gołębi, nie? Wiesz, mam rodzinę kapitalną, gołębi jest tak oparta, tu jest akurat brat 1093, złoty medalistki, mogę go pokazać jeszcze, też super gołąb leciał. I to też roczny, nie? Nie bój się. Trochę się mnie boją, no bo... Jeszcze, że mnie oszalał, żebym spał z nimi, ale powiem szczerze, że no to jest Armagedon. To jest pełny brat 1093, złotej medalistki z tego roku. Z B. W B kategorii miała 9 konfity za 2 lata i to była samiczka. Gdzie to była ta olimpiada? W Oradea. No i to jest jej sam, to jest jej brat pełny brat. Roczny, powiem szczerze, super gołąb, wszystkie 500 ma w konkursie, leciał fajnie, no jeszcze tam jak ona, no nie, no bo to wiadomo, że samica leciała kapitalnie, tak jak ona, jeszcze trochę brakuje mu do niej, no trochę mu brakuje, no myślę, że w tym roku się wywiąże z tego jakoś lepiej, no ale wiesz, roczny 7 to też nie jest źle, nie, no oczywiście, to jest na roczniaka 7, nie był 20 razy w koszu, żeby ten, po prostu jakiś limit muszą mieć mocny. No i siedź tu. No tu jest o tym, co kurde, ten uciekinier, no też jest kapitalny w łapach, no w ręce jest super. Widzisz jeszcze jaki jest, jakbyś popatrzył na pióra. Jak go przełożyłem, no to jednak te pióra później wyrzucił niż te wszystkie, nie? Jednak tak, jest tak, że jak się przerzuci do innego gołębia... Jest uparciuch niesamowity, ale powiem szczerze, no kapitalny gołąb w rękach jest. To jest, z papieru to jest jeden z najlepszych gołębi na gajemniku. Bo i matka to jest Arizona, to jest moja samica, co kurde kapitalnie latała w B kategorii, była trzecim gołębiem i czwartym. To czwarta tylko wtedy była, dlatego czwarta, bo siadło 10 gołębi i ta Franca się odbiła dziewiątą. No, a brakowało jednego konkursu, żeby no tam zbiła na konficent, byłaby wtedy na podium, nawet byłaby druga. No nie udało się, pech był taki, że odbiła się dziewiąta na 10 gołębi, pierwszy wbityk. Konficent, a zresztą wiesz, pula gołębi była jako była, bo to było 1500 gołębi, to co nawojujesz, nie? No. No ale są jej dzieci, fajnie gołębie się pokazują, jej siostra 3351 jest w rozpłodzie, to była trzecim gołębiem Polski, piątym i ósmym jest w rozpłodzie, nawet ty masz samiczkę po niej też. I powiem szczerze, w tym roku po 403 i po niej 3351, to jest po ciotce jest gołąb, co ma 12x12 nakrapiany, super gołąb, nawet na filmie go tam trochę
klołem, bo nie chciał, jak przyszło, wtedy nadleciało tego MI8, to nie chciał, mi dwa kółka mi robił. A on mu tam do kategorii gdzieś, do kategorii AMO gdzieś konficyn koło 3, nie? No to są takie naprawdę szybkie gołębie. To nie jest tak samo kapitalny, fajny gołąb. Zobaczymy, czy jeszcze zostanie na gołębniku, bo na razie mnie denerwuje. Co najciekawsze, tu jest jeszcze super. No nie bój się. Tu jest super kapitalny następny, ale to już jest, no ciężko powiedzieć numer, bo już pomału nie widać obrączek, ale 767 ma numer. No te obrączki z 2020 roku, to panowie, nie zobaczymy niedługo. To jest koszmar, dlatego ten też nie wiem, czy jeszcze będzie w domu, bo popatrz, nie widać nic na obrączce już. Będzie niedługo trzeba gołębie 20 roku wycofać z lotów, czy co? Dlatego, no nie wiem, jak je będziemy koszować, nie? No właśnie. No nie wiem, czy będziemy drukować, tuż tam wrzucać, czy coś. To jest, akurat też był przełożony. Bo on jest, trzeba flamastrem napisać. Jeszcze ma, widzisz, malutkie pióreczko. On jest z innego gołębnika, no ale tu ma już celę obraną. To jest syn olimpijczyka. Razy samiczka, to jest od Kazia, mojego kolegi Mrozika, była pożyczona. I ten gołąbek można tak zrobić. Ten gołąbek zrobił 12 na 12 w tym roku. Super, to jest łączenie jako dwulatek. Jako olimpijczyk razy Mrozik, bo samiczka jest od Kazia, to jest super kapitalna rozpłodowa samica. I no i fajnie leciał ten gołąb. To jest taki gołąb do Alerund, można powiedzieć, nie do takiej kategorii, ale w ogóle, no kurwa, kapitalny jest na upierzeniu, na wszystkim, to jest przepiękny gołąb. To są tylko samce, nie, bo pokazuje tylko samce. Nie wiem, ja bym chcieli wszystkie przeglądać do rana. Weszliśmy do pierwszego gołębnika, gdzie myśmy są, bo tam są jeszcze moje stare asy, 593. Zresztą widziałeś syna Szymla. No. Jak wygląda w rękach, no chyba tutaj takiego to nie ma na gołębniku, to jest taka torpeda, że... Tamte mają niesamowitą budowę. Tamte mają taką budowę, a tam są już, tamte są gołębie 4-letnie, 5-letnie. No to powiem szczerze, te 4-5-letnie, no to ja już bym zgłupiał całkowicie. To jest to, że no wiesz, one mają, tak są nabite, tak są rozwalone, ale są tak lekkie, nie? Tak. No jęczmień robi robotę, ale mogę troszkę zdradzić. Ale to też właśnie nie wynika tylko, wiesz, tylko z... ich budowy, tylko też i karmienie zdrowotność. I tak dalej, zdrowotność. Przede wszystkim zdrowotność to jest podstawa. Jak nie będzie gołąb zdrowy, to nie osiągnie takich rzeczy. No tak, ale jak u ciebie, załóżmy, po sezonie lotowym, tak, jeśli kończy się sezon lotowy, to ty co sobie myślisz, że muszę zrobić, załóżmy, to, tamto, wszystko szczepić, odrobaczyć i tak jeszcze dalej. Nie były szczepione, odrobaczone były. Szczepione były jeszcze, już? Tak, odrobaczone już były. Kiedy odrobaczysz? Teraz co, powiem tak szczerze, nie będę tam ukrywał, bo to tam dla mnie nie ma jakiś tam wielki ten, bo tam jeden chłopak jechał ze mną, z Mariuszem, kolegą takim super, super hodowcą, Mariusz Lach, zaczynał taki, no bo może myślę, że będzie kiedyś u nas super, super gwiazdą, może by troszeczkę był za mną i no jedno miejsce to wystarczyłoby, ale Mariusz kapitalnie leci drugi rok gołębiami, pierwszy raz w życiu w tym roku leciał w ogóle gołębiami rocznymi, skończył wszystkie loty, łącznie z Brukselą i z 900 km, muszę go pochwalić naprawdę, bo ktoś powie tak, a bo tam u Pawła robił kostkę brukową czy coś tam, no robił, bo ma firmę, nie? Ale chłopak kapitalny, takich ludzi, ja będziemy mieć w oddziale w każdym, to życzę każdemu takiego nowego hodowcę. Skończył drugi w oddziale w rocznik. Może z 65 rocznik zostało mu praktycznie 50. Leciał tydzień w tydzień wszystko do kosza. Co na młode, tylko był tam w pierwszym roku, był 11 gołem i miał posprowadzane to tu, to tam. A w tym roku na młode jest drugi zaraz za mną. Także już jest super, super postęp, niesamowity. Tam ludzie mu przypisują, że tam Paweł mu tam coś tam podoradzał i to powiem tak szczerze, naprawdę, co mu tam Paweł doradził, to mu tam garstkę pewnie rzeczy doradził. Mariusz wie, co mu powiedziałem, to tylko, żeby dobrze karmił i tylko tyle. I chłopak robił robotę i on sam nawet wie, że tyle, co on robotę zrobił. A wszyscy tu myślą, wiesz, w innym kierunku, że tam coś tam Paweł mu doradził, coś mu tam dał. To jest takie głupie myślenie. Naprawdę chłopak się nachodził,
nachodził, urobił przy gołębiak, ale naprawdę będzie groźny. Bo miałem gołębie w rękach, oceniałem, przeglądałem. No może nie są tak aż jak te moje, ale na pierwszy, drugi rok hodowli, no to, to kapitalne gołębie. Żeby się no nie zawalił, jak to się mówi, rozpłodem. Bóg wie jakim, bo będzie ciężko, nie? I to tak wyglądają, akurat to jest tak, taki jeden gołębnik. Ale to, bo odnośnie właśnie tego odrobaczenia. Wiesz co, ja miałem, no zacznijmy i ten, no właśnie, akurat no. Wracaliśmy z Mariuszem, tam jeszcze jechał jeden kolega w samochodzie i Mariusz mówi, zamówiłem środki z, no to ja mówię, no to dobrze, że zamówiłeś to ten, nie wiem, coś to tam zamówił. No a tam stał Ben Medica, akurat, bo tam byliśmy w tym Taubendem Mediku Jarosława. Potrzebowaliśmy takich środek na drogi, na oczy, bo były problemy z łzawieniem, akurat nie u mnie, no u niego. I że to było przed lotami, no to musieliśmy szybko siadać w samochód i jechać. I ja, on akurat, nawet nie wiedziałem, zamówił tam jakiś zestaw taki na jesień. I jak zamówił zestaw na jesień, no to dla mnie też zamówił. I powiem szczerze, ten zestaw na jesień dawałem cały czas, po tygodniu. Tam było jakieś bakterostop czy coś takiego, mam tam butelkę w domu, musimy to po prostu pokazać. Tam było na odrobaczenie i jeszcze probiotyk i jeszcze było jedna. A odrobaczenie to jednorazowo czy? Cały tydzień. A cały tydzień? Ja dawałem cały tydzień. To było takie typowo ziołowe jest. A to ziołami jakimiś odrobaczeniem? Ziołami, to wszystkie są, te wszystkie środki są ziołowe. Aha. Tam nie ma żadnej jakiejś tam chemii czy coś i powiem szczerze, nie ale wiem. To są te środki z Tauben Medic, co tak, mówiłeś? Tak, Tauben Medic. I powiem tak szczerze, no można powiedzieć zgupa, bo tak zgupę, ja mówię, ale coś trzeba dać zawsze gołębiom. No i teraz dostałem akurat ostatni tydzień na grzyba, nie? No. To cały, no nie, na grzyba pewnie 10 dni dostały. Bo mówię, ach, mają, muszę to skończyć tą całą butelkę. To powiem ci szczerze, no w rękach, jak je wziąłem do ręki, wiesz tam, zresztą jeszcze tutaj jest wysprzątane, tam mam jeszcze nie wysprzątane. To jak tam zobaczysz w gołębniku, to jest są puch, jest to tyle puchu. Te gołębie jak no ruszą tam w gołębniku, to samym puchem rzucają ze siebie, nie? I no to twierdzę, że jest dobrze, nie? No wiesz, przy takich klapach, ciapach, no trzeba jakoś gołębie zabezpieczyć, bo wiesz, są o tym, że lecisz gołębiami i jak nie zrobisz nic, no to będziesz się cofał, albo się będziesz, wiesz, no do tyłu będziesz, no nie ma o czym nawet mówić, nie? Albo idzie z postępem i robisz tak, jak mu przykazuje. No trzeba gębie utrzymać zdrowie. No niestety, nie wolno zostawić je na pastwę losu, a niech co tam mają nosy czarne, bo co jakie mają u niej nosy wszystkie. Ale przez te inne lata pamiętam to, na przykład jak były właśnie takie pogody, mokro no. I tak dalej, to często propolis u ciebie stał. Dużo dawałem, no ale nie mam propolisu teraz, aha. Bo mi się skończył, dopiero mi Radek przysłał propolis teraz do zrobienia. I dopiero mam tam akurat przygotowane, że będę urobił, bo miałem praktycznie 2 litry zrobione i w sezonie poszło 2 litry, nie? No trochę dużo poszło. I powiem szczerze tak, że propolisu teraz jakiś tam miesiąc czasu nie dostałem, bo już nie miałem, ale propolisu dużo u mnie piją gołębie. Mówię, 2 litry w tym roku wypiły propolisu. No nie ja, tylko gołębie, nie? Także ten, no. No widzisz, co ten wyprawiał, ten tutaj inny na tą chce iść. No tak, on generalnie on tutaj chce... mu się podoba najbardziej. Nie pokazaliśmy jeszcze samiczek, bo samiczki są tam w innym pomieszczeniu, ale powiem szczerze, że samice są też kapitalne. Tak, może jest... przejdziemy na chwilę do samic. I... Możemy przejść, zobaczyć. I pokażemy. Tu są akurat... O, i następny kolega, co... Co ten mi siada na ten. Tu są akurat roczne. Tu są roczne samczyki. Tak jest. Tu są roczne samczyki. Wszystkie przełożone praktycznie tutaj. I jeszcze mam 10 takich gołębi rocznych, co tak zwane są na dalekie loty przeznaczone. To są w tamtym starym gołębniku, bo tam akurat taką mam strategię, że tam jest gołębnik na dalekie loty. A tu jest te dwa gołębniki, ten przedział jest praktycznie, ten szereg gołębników jest tylko typowo na sprinter. Typowo na sprint ustawione, dlatego że no niestety w tym roku już spróbowałem, że jednak te gołębie wcześniej przygotowane do sezonu zrobiły mi robotę z początku, nie? Tak. Ale znowu końcówkę zrobiły tamte. Tam zrobiły kapitalną końcówkę te gołębie. No nie ma co ukrywać, że mamy takie sezony, że no nie da się, wiesz, przy takich lotach, przy lotach 700, 900, Bruksela 1000, to są cztery loty takie, że to jest tyle kilometrów, że ten gołąb nie wytrzymie wszystkiego. Faktem
wytrzymać wytrzymią, mimo że to wiesz, no nie będzie szedł tydzień w tydzień na szpicy, bo to takich gołębi się jeszcze mało kiedy chyba narodziło. Ja na przykład jeszcze takiego nie mam, żeby mi przez 14 niedziel cały czas gołąb siedział pierwszy. No olimpijczyk był praktycznie przez 14 niedziel, to 11 razy był w piątce, no to był fenomen. I 10,93, to były takie dwa gołębie fenomenalne, co potrafiły... Ale takich się dużo nie rodzi. No nie, no na, ci mówię, dwa na razie miałem w życiu, bo 59,90 była dwa razy asem Polski w kategorii A, ale ona znowu dalekich lotów nie robiła. 750 też najlepsze roczno Polski w tym roku, tam do kategorii G ma też fajny wynik. Do znaczy B. się do B, bo mi się popieprzyło już. Ale fajny wynik, bardzo fajny wynik. Bardzo fajny wynik, bo ma 14 koeficjent. Tylko że no mówię, no jako roczno waliła niesamowicie. Co najciekawsze, w tym roku troszeczkę słabiej leciała. No ale cóż. Była druga, trzecia na oddział. Raz była druga, raz była trzecia. 13 na oddział widziałem. Tam 13 potem. Tam, no takie, no już. Także no. Paweł, nie narzekaj, że słabo leciała. No nie, no wiesz, to już jest. No ja wiem, żebym wolał, żeby miała 3 jedynki, nie? No ja wiem. Każdy by wolał. Tu są akurat samiczki. Tak jest, także przyszliśmy do samic. O, i tu jest nasza, można powiedzieć, gwiazdeczka taka. 750. To jest jej, jakby to powiedzieć, to jest jej cela. I to jest jej cela motywacyjna, a to dlatego, że ona mi znosi w sezonie jajka. Aha. Ona mi w sezonie znosi jajka i jak ma taką chęć, to ja jej tą celę otwieram. Bo ty tak... Tą celę przeciągnąłeś dalej tam, do samic, to specjalnie, żeby... Tak, to jest specjalnie zrobiona cela po to, że są takie samice, co już mają dość w sezonie i żeby jajek im nie wyrzucać, żeby znowu znosiły, to po prostu daję im miskę i widzę po prostu, co się i dzieje, nie? No wiadomo, że wtedy jakiś tam lot zawali, no bo nie ma mocnych, żeby ona z jajkiem jeszcze... Chociaż się zdarzy, że tam zniesie czy coś tam, ale to wiesz... Ale jak mi jako roczne zauważyłem, zniesła jajka, to nie do pokonania była. To ta samica, ona przez tydzień czasu to musiała mi dokarmiać tam w celi, bo ona no, do wody i do celi, do wody i do celi, na trening szpica. Także to był niesamowity gołąb młody, znaczy w sensie roczny. No i jako dwuletnia i tak w tym roku i w tym roku też zniesła jajka. A jak zniesła jajka, no to wtedy mi fajnie siadła, nie? I taki jajek 10-dniowy była chyba tam czy któryś, no to mi wtedy tam coś siadło. No ale była taka 500, że w nocy o 21 przyszła. No, siedziałem, leżałem w łóżku, bo mnie głowa bolała i brzuch mnie bolał pół dnia, jak jej nie było. No i co zrobić? Gołąb dostał S-a, poszedł do kosza i gołąb przyszedł, kurde, w nocy. Ale zawziętość, charakter ma i ten. Pokazała to. I ten, no ale mówię, później zniesła jajka. No to dwa loty fajne tam pokazała, pociągła coś, no ale już nie zrobiła tego co, zaroczną zrobiła 10 na 10, kapitalnie leciała, chociaż jeden konkurs, co wtedy anteny klękły, to byłaby jeszcze pewnie jedynka, bo dwójka na oddział, bo wtedy były dwa gołębie i wtedy był pierwszy na oddział, coś odbił. No mówię, tamten rok był taki więcej, można powiedzieć, kurde, było takich nieprzyjemności w sezonie, a udało się wygrać. No w tym roku byłoby podobnie, no ale cóż. I no i mówię, ma w tym roku z tamtym sezonem, bo to dwa sezony się liczą do kategorii B, ma 14 koeficjent. Pojedzie na ogólnopolską. Myślę, że no powinna być tam w klatce gdzieś wysoko. Może w trójce w Polsce. Na razie nie słyszałem lepszego wyniku. Chociaż powiem, że nie ma wyniku w tym roku takich gołębi, jakiś tam kapitalnych. Poza może kategorią I, tam u was są mocne gołębie. Bo... Jeden, tak, dwa gołębie no. Są mocne, ale w kategorii C też jest 10-11 koeficjent. No to są wysokie wyniki. Wysokie. To 10-11 to będą na pudle. No tak, tak. No tak. To jest na 100%. U mnie nie mam takich gołębi. Mam tą akurat i tą roczną, co w tym roku ma też 14. Roczna to jest córka olimpijczyka. A tak to są, no ciężko jest, bo się wybijają, nie? Tak. Kurwa, no wiesz, jak jest stado takich gołębi wyrównanych, no nie ma takiego gołębia, żeby wiesz, jeden, żeby tak jak olimpijczyk był 10 lat temu, no to pewnie by miał 10 jedynek, nie? Ale on nie był wtedy, co ten, jakby była 10,93, to pewnie by miała, no to się zmienia, to by miała pewnie 12 jedynek. Sport się no rozwija, nie? No wiesz, już jest dużo gołębi, no i hodowcy przede wszystkim też nie tak, śpią. Właśnie. Każdy ino patrzy, każdy ino szuka, no ale cóż, no chwała to, co się ugra. Wiadomo, że z rokiem każdym będzie coraz gorzej, bo każdy się też po prostu
do tego jakoś tam przystosowuje i tak to wygląda. No tu mamy następną kapitalną samicę. To jest też wnuczka olimpijczyka i 5990. Matka jest oryginalna od Stiensa, też z Leo Hermansów gołębi. No powiem szczerze, to jest taka jedna z najszybszych gołębi na gojemniku samica. Może na ogólnopolską nie pojedzie, no bo nie pojedzie akurat. Bo to jest taki gołąb, co wali mi szpicę i później po prostu odstawiłem. Ale to, co ona ma tutaj, no to może kurde. Może światło pokażemy, będzie lepiej widać. Może będzie lepiej widać, ale tu ma takie mięśnie ona, że głowa boli. Powiem szczerze, no. Była w parze na jesień, akurat sparowana była z najlepszym lotnikiem 785. Tam będzie młody u ciebie na giełdzie z tej samiczki. Taka sama samiczka jest jak ona. Powiem szczerze, no kapitalna samica jest. Może ją puszczę nawet do celi, bo na to ma cele. Cele ma, tylko samca tu nie ma. No, ale ona se znajdzie samca. Tu jest przyszła para na drugi sezon. To jest akurat syn roczny, syn 1093, złotej medalistki kategorii B. Można powiedzieć najlepszej mojej samicy hodowli, bo złotego medalu jeszcze w gołębiach nie miałem. Olimpijczyk. Tak, miałeś brązowy. Miałem brązowy olimpijczyka i miałem tylko srebrny, kiedyś tam młodego gołębia. Ale złotego nie miałem nigdy. No i mówię, to akurat ten gołąbek jest oryginalny, ojciec Menten, matka 1093. No powiem szczerze, dobrze sobie zajął cele, bo akurat tak chciałem, żeby tak sobie zajął, bo tu jest gdzieś cela 750. I on tam sobie zajął cele i tak będą razem na wiosnę sparowane. Akurat się widzisz, wystraszył się samicy. Samica dominuje, nie? Także powiem szczerze, tu jest jej gołębnik. No a tu już akurat koło niej syn 5990, też kapitalny młody, fajnie świadał ten młodek w tym roku. Tu jest następny syn 5990, no widzisz, teraz to do celi wleciał, a przed chwilą szukał cele cały dzień. W ogóle bardzo dużo gołębi to się przewija, właśnie olimpijczyk razy łączenie na 5990. Bo to są najszybsze gołębie na gołębniku. Najszybsze wychodzą najszybsze z tego łączenia mi wychodzą najlepsze gołębie. Co do nich nie dołożę, to są najlepsze gołębie. Tu jest na przykład młody brat 5990 razy córka 50, olimpijczyka. Młody na komplecie. W tamtym roku na komplecie brat, w tym roku na komplecie brat. Drugi jest chyba też na komplecie. Także te gołębie mi najlepiej się sprawdzają. One jako takie, wiesz, loty sprinterskie. Chociaż córka olimpijczyka razy... Mam taką samicę 633, 21 w H. 13x13 w tym roku zrobiła, w tamtym roku miała 11x11. To jest córka olimpijczyka razy córka 59,90. Ale lepiej chyba, gdybyś ją właśnie w D wystawił. Ja bym ją dał w D, może bym ją miał na podium. Tu na kiedyś... 35 do D ma. 35 ma w D. Nawet tu kiedyś Bogdan, kolega w zarządzie okręgu, mówi mu: mówiłem ci, żebyś ją dał do B, do D, to ty mnie nie chciałeś posłuchać i no ty kurwa myślisz, Bóg wie o czym. Bo ona miała w kategorii I10, w kategorii Hamo 21, daj mi ją do H, w kategorii B miała 26. Też ładny wynik. Ale że tam od 14 w B, to nie chciałem po prostu zabierać innemu hodowcy gołębia w B kategorii i po prostu daj mi ją do H, no nie? No i czuję, że to był największy mój błąd tego sezonu, bo ta samica na pewno gdzieś byłaby na podium, córka olimpijczyka. Albo w D, albo w B by była. Albo w D, albo w B. Lepiej, żeby nie była, bym tak powiedział, bo przynajmniej nie będę załamany. Ale powiem tak szczerze, wyjątkowa samica. Ręki do celi nie wsadzisz. Jak będzie na ogólnopolskiej, jak będziesz miał kamerę, jak podejdziemy ją, jak wsadzisz i palec do tego, to ci tak... Czaska, że głowa była. Charakterne. Tak, jest jak ojciec. Ona za młodego miała koeficjent 5. Była na ogólnopolskiej wtedy już. I teraz ona jeszcze nie opuściła wystawy.
Tylko, że ona leci, wiesz, takie mo... I też w tym roku, co się stało, zniosła jajka. Zniosła jajka. To kuzyn Mirek jest świadkiem, co lecił w oddziale Wadowice. To był lot 900 km. To nawet my nie wiedzieli, który go on wszedł. Do jajek to tak zeszła z takiej wysokości, to inny był szum, no bo siu, siu. I go w deskę. I ją wie, gdzie ten go? Niebiesko samica. Ja mówię, 633. Cztery niedziele, czy trzy niedziele potrafiła wygrać na gajemniku z moimi gajębiami. No nie była pierwsza na oddział, ale tam była, znaczy się wiesz, ciężko mi powiedzieć, z list tych całych, a list okrojonych, bo z tych list całych tam była w 12 w oddziele przez te 3 lata, przez te 3 loty, nie? Ale samica tak waliła, że go waboli, nie? Super leciała, no. 13 na 13. Akurat nie miał młodego żadnego, bo miała fajnego samca i zniosły jajka i rozbiły jej. Rozbiły jej później na jesień i także została, że ona nie miała w ogóle do końca nicowane. No ale mówi się trudno. Tak jest. Teraz Paweł jeszcze chciałbym Cię zapytać o takie rzeczy jak najbliższy czas w hodowli. Jak to będzie wyglądać? No bo... No teraz będzie szczepienie. Szczepienie, ale kiedy? Tak. Czym szczepisz? Kiedy będą szczepione? Mykosalmowirem będą szczepione. Kiedy? Mogą być już nawet szczepione. No widzisz, że na razie pokazuję jakiś tam wielki przymrozek. I po prostu ja się nie boję tego przymrozku. Po prostu ważne są 2 dni po zaszczepieniu. I najważniejszy jest chyba 2 tydzień po zaszczepieniu. Uh-huh. 10, a 14, 15 dzień to są 2 najważniejsze dni. A to dlatego, że w tamtym roku jak zaszczepiłem, to w tym dniu 10, 13, 14 były największe objawy uczek gołębi przede wszystkim. Powiem tak, młode były zaszczepione w tym roku mykosalmowirem, nie przeszły w ogóle, żaden objaw jakiś tam, nic, nikt nie był, nie? Były, ale one były 4 razy zaszczepione w tym roku młode. Nie tylko, bo były RP 2 razy, później były PH i 4. raz były mykosalmowirem. Można powiedzieć, nie miałem problemów z oczami, bo nie miałem problemów w tym roku w ogóle. I, a to też widać po nich, nie? Widzisz, jakie mają, tak. Jakie są bielutkie nosy. Także wiesz, to nie jest nic jakiegoś tam, żeby po prostu ten. No i cóż, no. Praktycznie spierzone są wszystkie. Spierzone są wszystkie. Cóż, będziemy dużo mówić. No i cóż, no, czekają na szczepienie. Później zobaczę, jak to będzie wyglądało. Jak się nic nie zmieni z kałem. Będzie kał ładny, będzie wszystko w porządku. Będą gołębie na masie. No ale tak zrobię jakąś kurację zimową, bo ja jestem zwolennikiem, wiesz. Ja jestem zwolennikiem, są tacy, co mówią, niepotrzebnie robić, bo po co, lepiej zbadać. Ja żebym badał, to żebym najgorzej leciał. Tak, to jest moje zdanie, jego nie zmienię. Powiem szczerze, też lubiłem coś zbadać, coś zobaczyć, ale powiem tak szczerze, ja żebym kiedyś tam coś zbadał, to najgorszy miałem sezon lotowy, bo wtedy człowiek myśli, Bóg wie co. Przede wszystkim, cóż będziesz dużo badał? No jak masz gołębie naprawdę fajnie utrzymane i one na piórach wykazują, wiesz, kapitalne pierzenie, no to muszą być zdrowe, no. No wiadomo, że tam, wiesz, jakieś ten koksydie i pierduchy takie, no to trzeba zrobić rzęsistki, bo to jest proste i logiczne. Bez tego to tam nie ma nawet o czym mówić. Ale to teraz, powiedzmy, w okresie pierzenia też coś robiłeś, czy...? Nie. Teraz, znaczy się, wiesz co, na koksydię na razie nie dostaję nic, bo moim zdaniem na razie mi to nie potrzeba. Na rzęsistka to dostawałem tam w październiku. No w październiku na rzęsistka, na koksydię dostałem to wcześniej, jeszcze przed tym to... Ale tak przez 3 dni. Jakieś tabletki, czy...? Wiesz co, albo dostają tam... Ale u mnie jest zawsze tak, jak idzie tabletka, to idzie do wody. Znaczy w sensie, że tabletka tabletką i do wody jeszcze... Dodatkowo? Tak, nie ma, bo wiesz, jeszcze to jest takie ryzyko, że weźmie dziada, wyżyga. No nie będzie tak, że wiesz... Nie. Jestem... No jak ma być zrobione, to musi być zrobione perfekt. I to tak musi wyglądać, nie? Także myślę, że jedynie jeszcze dostaną kurację, jak wrócą z wystawy. Znaczy, pierw muszę zaszczepić, nie? Ale no dokładnie, później... ale teraz pytanie, czy... Jak teraz zapowiadają trochę tej mroźnej pogody, czy znaczy się, będziesz szczepił, wiesz, jeszcze przed wystawą? No tego się trochę boję, wiesz, no zrobić. Ale myślę, że jak będą święta dobre, puszczą święta, jakby to powiedzieć, to zaszczepię je, znaczy się... Myślałem, że zaszczepię je nawet i jutro, i pojutrze, bo szczepionkę mam kupioną, mam wszystko kupione. I wiesz, no gołębie na wystawę muszą być zdrowe i zaszczepione, nie? No tak. No chcąc, nie chcąc, muszą być zaszczepione. Wiesz, na pewno myślę, że w tamtym roku zaszczepiłem przed wystawą, powiem tak szczerze. Jak pojechałem na wystawę,
jak mi ta niebieska klękła w piątek, żebym zobaczył ją, że coś jest nie tak, to powiem ci szczerze, pojechałem popatrzeć na klatki szybko, bo tam było głębi, chyba było 9 moich na ogólnopolski i zobaczyć, czy wszystko gra. Wystraszyłem się, mówię, jasny gwincie, mówię, teraz się jeszcze ten, nie daj Boże, coś się zacznie któryś przewracać w klatce i będzie śmiech na sali, nie? Ale przeszły te, tam było, wiesz, może ciepło. Ciepło było, dokładnie. Było fajnie, one przeszły to fajnie, bo to też te gołębie są chyba praktycznie od środy tam. To, wiesz, były w fajnej temperaturze, tu później siadła temperatura, ale mówię, u mnie jedna lotowa ucierpiała i 3 gołębie w rozpłodzie. Nie miałem jakiejś tam klęski, żeby, tak, niektórzy hodowcy mieli wielkie tam, chociaż może w tamtym roku nie, ale największe to były salmowirem kiedyś, problemy jak były szczepione. Ja szczepiłem mykosalmowirem, bo to jest moim zdaniem najmocniejsza szczepionka. Ale tyle powiem, że byłem kiedyś anty, może na niektórych filmach nawet było, że nie szczepię, bo tak było, no mało szczepiłem, wiesz, nieraz jednak zastanawiam, mówię, no nawet takich rzeczy się nie powinno mówić, ale trzeba szczepić, a trzeba sobie bić z głowy. Trzeba sobie wybić z głowy, że nie będzie szczepił, że ten trzeba szczepić. No, a powiedz na przykład, niektórzy hodowcy mówią, że nie trzeba odrobaczać. Słuchaj się, może tak, mają rację. No zależy, co im dajesz na karmę. Są takie, wiesz, naturalne i kory dębu i rozmaitych tych jest takich wyciągów, co po prostu, wiesz, robaki nie czują się w tym i po prostu niknie to z gołębia organizmu. Zgadzam się na ten temat, ale wiesz, akurat ja w tym roku przejechałem je typowo na jesień akurat, bo zawsze odrobaczam, ale to przed lotami, to dostają, albo dostają tabletkę, ja dostaję tabletkę, to dostają do wody dobre 2-3 dni zawsze. Bo staram się, wiesz, jak dostają lewamol do wody, to wiesz jak jest. Jeden tak pije, bo pije, drugi dzień piją, bo piją, no tak, bo tak. One, wiesz, mają to, jakby to powiedzieć, no nie chcą tego pić, nie? No niedobre to jest. No niedobre, no i wiesz, silny, ale jednak musi to być skuteczne, musi to być przeczyszczone gołąbi. I no wiesz, a będą roboki, no to wiesz, no to nie ma lecenia gołębiami. No właśnie, no, ale to nawet tak głowy, zobacz, no. Czysto teoretycznie. Zbadać, nie? Nawet jak zbadasz, to no nie zbadasz wszystkich gołębi, które tu masz. Dokładnie, nie. A jest bardzo możliwe, zrobić trzeba, wiesz, kurację trzeba przeprowadzić jakąś na odrobaczenie. Bo no niestety, no weźmią zarobaczone gołębie, no i gdzie ty polecisz? I to tak przede wszystkim każdy hodowca to powinien zrobić i każdy to powinien jakieś te rzeczy takie konkretne zrobić, a to przede wszystkim ważne to dla tych dobrych hodowców też jest, bo się mówi o tych słabszych hodowcach, że oni tam też mniej dbają, no ale wiesz, że jeśli wsadzimy później te gołębie, to się później gangryna robi, tak, gangryna się tak zwana robi w kabinie i później i słabsi nie, wiesz, jak ci słabsi, w sensie tak jak mówię, słabsi, może się niektórzy obrażą, ale no nie mają o co. Są ludzie, co mniej robią przy gołębiach, bo może w taki sposób i nie dokładają się i po prostu lecą sobie, bo se lubią. No to wiesz, jak oni będą mieć zdrowe, to i będzie więcej gołębi, będzie większa pula, będzie wszystko, nie? Oczywiście. No przede wszystkim takim hodowcom, jakby my wszyscy, my dobrze pomagali, no to by było i pewnie i inaczej, nie? A tak to wiesz, jest dużo takich ludzi, bo mają, bo se tam przelecą, bo se przelecą. No nie, no wiesz. Trzeba na to też jakiś tam mieć wpływ. Hodowcom też tym niektórym pomagać, nie? Oczywiście. Wiadomo, że wiesz, nieraz mu powiesz tak, to wiesz, że ja nieraz coś powiem, no to nie uwierzą nawet niektórzy to. No tak. To wiesz, jak to jest, takie mówienie, bo mówienie, ale staram się w miarę, jak mam takich rozsądnych ludzi i ci, co do mnie nieraz często dzwonią, staram się jakoś zawsze komuś pomóż, wiesz, no cóż ci dużo będę mówił, jak wiesz, no nie wszystkim to się przekazać tak i siak. Są tacy, na pewno co... musi też hodowca od siebie coś dołożyć. To nie jest tak, że ty mu powiesz, no ja i po prostu jedno już będzie wszystko wiedział. Jedno i nowym jak. No jak hodowca nie jest do tego stworzony, to choćbyś mu co powiedział, to z tego nie ma nic. Choćbym mu jak wytłumaczył, na jaki sposób wytłumaczył, nic. No musi ktoś coś mieć ze swojej ręki, coś osiągnąć, coś pokazać. No, nie jest to takie proste. Chociaż powiem ci, że kilku takich hodowców, można powiedzieć, coś tam gdzieś tu byli, parę razy u mnie coś zobaczyli. Coś tam dostali, jakieś jajko, czy kupili, czy coś tam, ale powiem, że dostali i super lecieli. Lecieli, jakby to powiedzieć, poniżej oczekiwań i lecieli, bo sobie tylko lecieli. I mam takiego kolegę, na przykład z Koczowie, będzie wiedział, o kogo chodzi, jak oglądnie film. Andrzej Bryja i nie będę ukrywał, że się nie znam, bardzo się z nim znam. Akurat wszyscy się opaki dziwią, skąd ma, jak ma
akurat pracował z moim szwagrem na Fiacie i tak akurat szwagier tam mu zawsze listy pokazywał, przenosił, jak Paweł leci. I zawsze chciał mieć jakieś tam gołębie ode mnie i zawsze mówię, przyjedź Andrzej, coś dostaniesz, nie? No i ten... Andrzej przyjechał, coś tam dostał. Zawsze, że miał szczęście, że tam dostał wzrocznik. No to wiesz, tam mówię, weź te cztery jajka, podłożył, coś wychował. I powiem szczerze, no fajnie wygląda, jak wiesz, przychodzi lot 900, czy tam maraton. No kapitalnie leciał. Na to, co kiedyś leciał, no to naprawdę... A teraz... Nie do uwierzenia, wiesz, on tam którąś serię, pewnie w oddziale miał chyba najlepszą z któregoś tego takiego ciężkiego lotu, w ciągu 5 minut zamknął z lotu 900, tak, tego do supermaratonu. Ale już wcześniej miał jakieś doświadczenie z gołębiami. Miał doświadczenie z gołębiami, coś tam po prostu wprowadził, akurat nawet z mojej samicy 6245, tej mojej najlepszej samicy od Maćka, szubrytowej tak zwanej, dostał akurat po niej jajka, a że ona była z asem złączona, bo była chyba wtedy chyba z synem 965 i że dostał po fajnych rocznych, co były super gołębi, a jeszcze nie wiedziałem, co są warte, no to mu się udało, nie? I tak zawsze nieraz mam takich paru znajomych dobrych, to zawsze ja mówię, mam tam drugie jajka, bo u mnie akurat gołębie drugie jajka znoszą, to drugie jajka tam sobie lubi ktoś tam wziąć czy coś, wiesz, i no mówię, no nieraz po takich rocznych, co nie wiesz, co są jeszcze warte, coś fajnego, powinniśmy po tych rocznych wszystkie zostawiać młode, wiesz? Tak to powinno wyglądać, no, że to wiesz, jak może w rozpłodzie kilkanaście par. No właśnie. Jak ktoś ci jeszcze fajne rodowody napisał i po prostu jeszcze jak może fajnie, uczciwie kupione, to jeszcze pół biedy, pół licho, nie? Ale to tak jest, no to wiesz, no, każdy na to patrzy, jak patrzy, no cóż. Także Paweł, jeszcze tylko, może zobaczylibyśmy karmę, jaką teraz w tym okresie dostają gołębie. No, bo nie ukrywam, że jestem w szoku, jak one są na mięsiu i tak dalej. No na pewno byś chciał zobaczyć. Powiem tak szczerze, a to już pokażemy w domu może. Tak. Pokażemy w domu, bo tu już jest dojrze... I od razu w domu przejdziemy sobie do zaprezentowania tych gołębi, które będą na tak, aukcji. Dojrze, jak to się mówi, ciemno, to jeszcze zimno. Dokładnie. Także możemy tylko tyle pokazać, że po tej mamusi będzie młody, jest identyczny jak ona. Jest z najlepszym lotnikiem. To jest matka z najlepszym lotnikiem oddziału złączona. Także można powiedzieć sprinterka na najlepszego asa oddziału. Mogę powiedzieć tak, że mogę polecić takiego młodego, to jeszcze powiem pewnie tam raz. Z tej samicy naprawdę jest, jak jest samica, bo jest późno młoda, a jak jest samica, to jest kapitalna. I jeden gołąbek będzie na, jak to się mówi, jeden czy dwa, to już nie wiem, jak to zdecydujemy. Bo powiem tak szczerze, jest ciężki wybór. Ty chcesz najlepsze. Ja bym chciał najlepsze zostawić w domu, no bo po to się chowię gołębie, no nie ma co ukrywać, nie będziemy robić, jak to się mówi, z igły widły, albo coś dać dobrego, albo wcale, na taką ale okazję. Takie, żeby były z pierwszej ręki, Paweł. Z pierwszej ręki i po prostu, żeby ktoś miał po prostu gołębia co gołębia. Powiem tak, miałeś syn olimpijczyka razy 10,93. Nie ukrywam, tu jest taki nieduży samczyk. Bo już myśmy wcześniej rozmawiali, to jest dziecko dwóch najlepszych moich asów, na tą chwilę moich najlepszych dwóch asów, bo złoty medal i złoty medal, znaczy złoty medal i brązowy medal. 59-90 była dwa razy najlepszą w Polsce, ale na olimpiadzie teraz w Rumunii była piąta czy czwarta, nie zdobyła medalu, chociaż zasługi miała kapitalne. Nie, no ale teraz jeszcze 750 może 750 dojść. To jeszcze jest jaka jest, ale mówię, na tą chwilę 1093 to jest moja najlepszym gołębiem na gołębniku. A pod względem takim, że w tym roku miałem 7 młodych po niej, 6 jest po lotak, a przez 3 niedziele otwierało mi każde dziecko jej listę, można powiedzieć, zegar. Na zegarze. Także no, że się tak stało, jak się stało, mam tylko jednego młodego z tej pary, 79 razy 1093 i muszę go dla siebie zostawić. Miał, że pójdzie, ale powiem tak szczerze, jak wpadł mi w cele, on celi nie chce w ogóle wyjść, to jest taki mu charakter jak ojciec. I co najciekawsze, ale mam tu za to trzy dzieci 1093 z jednego, z tego samego łączenia i z tych trzech dzieci jednego wybierzemy. Także na pewno będzie dziecko 1093.
Tak, złoty medalistki, to jest pierwszy gołąb na giełdzie, chyba jaki w ogóle, i w tamtym roku po niej też nie było, tylko była brat i siostra. I w tym roku jest, w tym roku powiedziałem, że jeden młody został tylko wysłany w świat, jakby to powiedzieć. Kapitalny samczyk, to powiem szczerze, hodowca dzwonił, no akurat on już kiedyś kupił 59-90 razy olimpijczyk, świetnego młodego z tej pary, i w tym roku wziął po 10-93, to takiego gołębia nie mam tu pewnie młodego na gołębniku, jak tamten był, no ale niech mu służy, niech chłopak się cieszy, bo chciał asa, jak to się mówi, a czy asę wydo, to się jeszcze daleko droga, ale weźmiemy na pewno gołębia z 10,93 razy Menten, bo tu jest akurat gołąb, był sprowadzony od Henry Mentena, świętej pamięci, i to gołębie mi akurat przywiózł Jarek, kolega, co tam akurat, no, Andrzej Warchoł wspominał o nim na filmie, nawet też o Jarku, to jest taki mój najlepszy kolega, można powiedzieć, może jeszcze wcześniejszy niż z Andrzejem, i powiem tak, znaczy się to jest, można powiedzieć, Mazur Gamża Team. Jarek jest policjantem w Opolu i z Mirkiem Gamżą jest w tandemie, i dlatego tak akurat jest jak jest. On mi przywiózł gołębia od Mentena, jajka przywiózł, jak wracali z Brukseli. I powiem szczerze, przywiózł dwa jajka. Z tych dwóch jajek wykluły się mutki dwa. I tu akurat te mutki to są po tym Mentenie. I to będzie na rodowodzie tam napisane, no mówię, Menten razy 10,93. Mówią, że to są bardzo szybkie gołębie. Powiem tak szczerze, no na razie coś tam na młode, ciężko mi jest powiedzieć, bo ja leciałem na młode w tym roku słabo. Jako według mnie leciałem słabo, bo nie leciałem jakoś tam, żebym na głowę, na szyję. Ale to, co sobie leciałem tak, no, można powiedzieć, tradycyjnie, normalnie, to tak leciałem dobrze, bo było kiedyś 10 pierwszej, pewnie w moich było 8 czy 9, to też był dobry lot, nie? Nie wiem, by tam chciał taki mieć lot. Powiem szczerze, wydolnościowo było dobrze, bo wkładałem na pierwszy los chyba 70 tych młodych, czy ileś tam, to było ponad 55 w konkursie, z drugiego było podobnie. No, można powiedzieć, ktoś powie, no patrz, jaki kurde mówi słabo. Według mnie słabo, bo wiesz, u mnie, jeśli byłeś nauczony bić grupowo, szpicowo, mocno, no to, to jest słabo, nie? Ale ja się nie nastawiłem na młode i dlatego są te młódki. Jak leciały, to leciały. Tak jest. Powiem szczerze, każdy z tych młodych, któryś otwierał zawsze mi listę. No, jednego weźmiemy. Także teraz, Paweł, idziemy do domu, pokażemy do karmę domu. I później jeszcze przedyskutujemy tego po 79 i po 10,93. Nie, technicznie ewentualnie. Ale te 3 sekundy ciszy były wymowne. Ewentualnie, no nie mówię, jednego po 10,9, mam akurat 3 bracia i jednego z tych braci dom. Zastanawiam się, no jeszcze, tak, jak rozmawialiśmy. Zastanawiam się jeszcze nad tym samczykiem, bo ten gołąbek to jest syn 59,90. Fajnie ten gołąbek przelatał uloty i co najciekawsze, no teraz siedzi w celi, a przez cały dzień mi tutaj siedział, nie umiał sobie znaleźć celi i mówię, jeszcze pójdzie on jeszcze z tego gołębnika i tyle będzie na dzień dobry. I, no ale to jeszcze musimy przemyśleć w domu, zastanowić się, czy pójdzie jeden, czy pójdą dwa, czy pójdzie, czy, no zobaczymy jeszcze. Także idziemy do środka i idziemy mieszać karmę. Ja idę, no muszę umieszczać, bo karmy już... No tak, bo już dzisiaj było po karmieniu. Pokarmione są. Wezmę no samice, żeby mi jajka nie zniesły. O właśnie. Idź tam. Także Paweł, teraz zanim jeszcze pokażemy gołębie na aukcję, no to tak jak mówiliśmy, zaprezentujemy karmę, jaką teraz gołębie jedzą. No, ja byłem bardzo ciekaw, bo... Co je tak rozbudowało? Dokładnie. Nie? Co je tak rozbudowało? No, no faktem jest taki, że karma nie jest jakoś tam kapitalna, piękna czy coś. Tu jest, można powiedzieć, 70% jęczmienia. No bardzo dużo. 70% jęczmienia i karma rozpłodowo-lotowa, tam jest do tego kubek dołożony. Do tego wszystkiego i to jest praktycznie... Taką karmę jedzą, żebym nie strzyganił gdzieś około miesiąca czasu już. Około miesiąca czasu w systemie takim po prostu 70% czy 60%. Wcześniej miały tam jęczmienia troszeczkę mniej, ale no na opierzeniu niestety, jeśli było już to faza taka wrzesień, październik, to dostawały bardzo super karmę. Powiem tak szczerze, na jesieni mi zjadły
30 kilo konopi. No to sporo. No, 30 kilo konopi mi zjadły przy pierzeniu, tak samo. Nie będę ukrywał, że nie. I przede wszystkim rozmaite te ceragiele, jakie tam były, to po prostu wszystko na karmę szło. Maślanki, praktycznie maślanka, warzywa, tarte tam, jak mi nie rozwiona, tam wzięła, zmiksowała. Dostawałem tak raz, dwa razy w tygodniu. Maślankę nawet pewnie ze trzy razy w tygodniu. I powiem tak szczerze. No i teraz dostałem dużo, no i czarny bez, nie? No właśnie, na tej karmie teraz, bo tam... Przebijają się też takie innego koloru ziarna. No tak, to jest, wygląda jak to by było zaprawione zboże, nie? No. No to nie jest zaprawione zboże, bo właściwie mówisz tak, żebym to powiedział, bo będą ludzie dzwonić, pytać się, co to jest. To jest czarny bez. To jest czarny bez. Akurat idzie, widać po obrzeżach na gaderku, że czarny bez idzie na karmę. Nie mam tak po prostu, że tam tak i tak. Na przykład teraz w tym tygodniu cały tydzień jedzą czarny bez. Dzień w dzień. Dzień w dzień. Zresztą byłeś, jak byłem, to jakie było wiaderko, tak. Całe zakrwawione. Jest taki tydzień, że daję im cały tydzień. Jak mam czas po prostu na to, to po prostu sobie codziennie rozmrażam, bo mam zamrożony czarny bez. Cały po prostu. Całe owoce. I po prostu później, wiesz, polewam, po prostu pokarmię, zamieszuję i to zawsze robię dzień wcześniej, żeby to było, nie? Na karmę, probiotyk, jak mam, coś tam zawsze coś dołożę, drożdże, no wszystkie takie... Ale probiotyk do wody już, czy nie, na karmę? Nie, na karmę. A to jaki probiotyk dajesz? No akurat tego miałem z Tauben Medica, no to tego probiotyka, że mi dał na karmę, dokładałem też zawsze raz, dwa razy w tygodniu, coś tam potem, powiem, to trzeba to tak jakoś ulgowo przeczyścić gołębie, żeby były po prostu przygotowane. No ale zresztą, wiesz, mogę powiedzieć tak, no... Jęczmień jest pierwsza klasa, no takiego jęczmienia nikt nie kupi, bo no choćbyście gdzie kupili, to nigdzie nie kupicie, bo takiego jęczmień to inny moment rysapował. A to dlatego, że jest ten jęczmień zrobiony, jak wygląda, to wygląda jak jęczmień, ale on jest przejechany przez maszynę, specjalną maszynę, która obija końcówki, tak zwaną jak na kaszę, no że to tak jest ustawione, że ustawialiśmy ją pewnie pół godziny, że zanim coś zrobili. Przede wszystkim to ziarno, każde ziarenko jest oczyszczone. I co najciekawsze, no i na tym ziarnie ani grzybów nie ma, ani ma nic, nie? Jest to w kapitalnych beczkach, co chcę podziękować Pawłowi sobie za to, że mi tam przywiózł takie beczki na karmę. I powiem tak, że wilgoci to nie łapie. No i przede wszystkim jest zdrowa karma. No i mówię, jęczmień mają kapitalny. Muszę sobie jeszcze jechać urobić, tak żebym miał na sezon lotowy. Bo w sezonie też trochę idzie. Dużo. Ja używam z początku dużo jęczmienia, no niestety musi być jęczmień. Jak nie ma w karmie jęczmienia, no to naprawdę może być. No nie musi być jęczmień, no. Jęczmień musi być. Ja uważam, że jęczmień musi być w karmie, bo jak nie ma jęczmienia, no to co zastąpisz? Bawiłem się owsami, nie owsami. Myślę, że w tym roku się owsem nie będę bawił. W tamtym roku się bawiłem owsem. Ale ja uważam, że tak jak teraz wyglądają, to już nic nie trzeba. No, zdecydowanie. Jesteś hodowcą, masz masę gołębi w rękach, przechodziłeś gołębi, no. W roku masz pewnie tysiące gołębi. I ja też mam w ręce gołębi nieraz tysiące, jakby to powiedzieć. I widzę, jak wyglądają, nie? No nie ma co nie, nawet nie się... Nie ma się za bardzo do czego przyczepić. No nie ma gdzie palca wsadzić, jak to się mówi, i nie ma do czego się przyczepić. A co sezon zweryfikuje? To nie wiadomo, może mogą być piękne, kapitalne, przygotowane, ale jak już twierdzę, że jak są ładne, wszystko tak jak ma być w zimie, to i wiosna też się jakoś odpłaci. Dokładnie. Także zawsze miałem fajnie przygotowane i zawsze było dobrze. W tym roku, no żeby mi no nie przedobrzył. No wow, też można. No to nie, to jest najgorsza rzecz, jaka może być. My mamy wszyscy, w większości hodowcy, dobre gołębie i no tych umiejętności wszyscy takich samych nie mają, a przede wszystkim ta chęć przed tym drugim bycia, no to jest najgorsze, nie? Każdy chce być przed tobą, wiesz, ty chcesz być przed nim, ja chcę być przed tobą. No tak. I tu jest to, że wszyscy chcą, wiesz... Każdy... Za dużo tego wszystkiego. A to jest takie malutkie zwierzę, wątróbka mało, wszystko małe. Kiedy on to przetrawi wszystko, nie? No tak. Także powiem szczerze, że w tym roku leciałem też na środkach innych niż... Chociaż nie wszystko zmienione zostało, ale też szukałem innej firmy, takiej polskiej firmy. Z Opola, nie będę tam mówił nazwy, bo może sobie nie życzą wszyscy tego.
lecą na te środka lecą dobrzy hodowcy. I stwierdziłem, że kapitalnie też to wszystko wygląda tak, że karmę jadły dobrą, karmę miały z Werseli, z Primy. Jedna była rodzaju taka lekko strawna była od czaski z ID, lekko no, energetyczna była od czaski też. Coś, zawsze coś szukam fajnego, jak coś jest fajnego. No ale to duże znaczenie ma przede wszystkim zdrowotność gołębi na locie. Przekonałem się to i wiem, jak to wygląda. Jak jest wszystko fajnie, piękne, zdrowe, wszystko chce latać fajnie, no to jeszcze modlić się o pogodę, nie? Nie ma pogody, nie ma lotu. No także wiesz, najważniejsze jest to, że jeśli się leci dobrze, to jest jeszcze z nic. No żebyś teraz wyczaił tą pogodę, żeby to się wszystko ułożyło, nie? Nie jest to takie proste. Wiem, w tym roku my przechodzili, trochę tych lotów było, jakich było. Trzeba było troszeczkę myśleć, przekładać, kombinować, chociaż my tam za wiele nie przekładali, ale trzeba było myśleć naprawdę. No ale to też wynika z tego, że jednak te prognozy pogody tak... No, coraz ciężej, żeby powiedzmy... Jest to dobrze, bo już widać przede wszystkim masz satelity, masz radar i jakoś tam to jest, ale są nieprzewidywane. Przychodzi burza, przychodzi oberwanie. Dokładnie, w ciągu dwóch dni się potrafi wszystko wywrócić. Dokładnie, teraz już tak to po prostu wychodziło, że ludzie już wszyscy oszaleli na tle tego wszystkiego, moim zdaniem za bardzo nawet, tak, bo już cudują na łeb na szyję. Ci nie polecą w taki pogodzie, ci nie polecą w taki, no to jak nie będziemy tak lecieć i będziemy lecieć no, w słońcu i wiaterek w dupę, to będziemy mieć takie gołębie, że przyjdzie troszeczkę ciężej i później nie będziemy mieć. Tak jak u Polski w tym roku młode, wszyscy tam wojna, nie wojna i tu i tam. Ale prawda jest taka, ja widzę inną prawdę w tym wszystkim. I my też lecieli, też było ciężko, chłopaki też są tacy, co lecieli i też mają gołębie kapitalne. No niestety, kupuje się gołębi coraz więcej, nowych, obcych i widzę po ludziach, jak dzwonią, nakupili tu, tam, i później wiesz, to jest ciężko ułożyć. Jakoś na gołębniku musi być flora, w gołębiach to musi być wszystko jednakowe, to musi być wszystko perfekt. A ty jak namieszasz, miszmasz zrobisz, zanim dojdzie do czegoś, to ci pierwsza połowa zginie raz, dwa razy, trzy razy i później chęci odchodzą i nie ma, i każdy rezygnuje, każdy ma to, albo coś szuka jeszcze innego. No a tu tak, moda na szybkie, a te szybkie szybko giną. No, także... Tym sobie możemy podsumować i przejść już do tematu aukcji. Zaprezentujemy te gołębie, które będą dostępne. Tak. I może jeszcze wtedy kilka słów w innych tematach powiemy. Także teraz prezentujemy pierwszego gołębia. Ten gołąb wyląduje na aukcji świątecznej. Będzie to ten właśnie jeden gołąb od Ciebie przekazany na pozycji numer 1 na tej aukcji. Tak jest. Zaczniemy od jego numeru. Numer ma długi, bo numer ma NL2022-8514641. To jest obrączka holenderska, ale gołąb jest polski. Z pierwszej ręki? Jak najbardziej z pierwszej ręki. Jest to pełne dziecko złotej medalistki samiczki o numerze 1093, która w tym roku w Rumunii zdobyła złoty medal. Co powiem? Tego medalu nie pokażę ani puchara, bo z Polski chyba nie było żadnej delegacji i ciężko jest coś. No ale jest samiczka, jest to wszędzie widać na ten. Jest to pełny syn, bo to jest samczyk. Jest to pełny syn złotej medalistki. Ojcem tego gołąbka jest gołąb sprowadzony z Belgii od Henry Mentena. Po prostu coś tam chciałem nowego sprowadzić, akurat. Akurat dostała takiego gołąbka, co jest oryginalny Menten. Będzie to zaprezentowane w rodowodzie. Ojciec z kapitalnych lotników, to brat jedny z najlepszych lotniczek. Tu już będziemy dużo mówić. Gołąb jest przelotowany, jeszcze jest na chipie. Chipa oczywiście ściągniemy. Skrzydełko ma fajne. Także jest po wszystkich lotach. Powiem tak szczerze, z tej pary miałem pociągnięte 5, znaczy się w sumie matka w tym roku było, po matce było 7 młodych, zostało 6 po lotach, ale z tych braci, aby to powiedzieć, miałem ich 4, zostały 3 po sezonie. Co niedziela któryś gołębnik otwierał, także myślę, że coś w nich jest, zobaczymy. Ale powiem, że matka wydaje kapitalne gołębie. Kapitalnie leciała, jest moją najlepszym, można powiedzieć na tą chwilę, najlepszym gołębiem na gołębniku.
No bo niestety zdobyła złoty medal, żaden z tego nie zrobił tego, co ona. Był olimpijczyk, ale był trzecim gołębiem, ona jest najlepszym gołębiem, można powiedzieć. Także to jest jej dziecko, kto sobie go zakupi, ojciec jest, matka jest, piórko sobie można wziąć w razie. Wykonać sobie DNA, żeby ktoś miał po prostu pewność, że gołębia kupił tego, co trzeba. W tym roku był akurat taki kolega u mnie, też brał, a to dwa poszły w tym roku po nim DNA, jak to się mówi, w świat. Też chciał DNA, niestety chciał, chcący, niechcący, musiał sobie przyjechać, wziąć sobie mutka, jak oglądał, to już wtedy nie chciał robić DNA. No bo wiesz, ja mówię, że po tym i po tym, i jeśli komuś sprzedaję gołębia takiego jak chcę, to takiego po prostu idę, wyciągam. Albo mam, albo nie mam. Mam to odsprzedam, nie mam, to mówię, że trzeba czekać rok czy pół roku i... No niestety, najlepsze gołębie nie są na półce, żeby po prostu szło się po niej i wyciągało się, kiedy się chce. Tak jest. Tak bardzo się... kapitalny gołąb, powiem szczerze. Ciężko mi było wybrać, no bo mówię, jest ich trzech braci i każdy z tej trójki leciał kapitalnie. Tak jest, także to jest gołąb przelotowany i on będzie na aukcji świątecznej na tak pozycji jest. Numer 1. Mówię, to ciężko jest, bo jeszcze tam jest syn 59-90, my przynieśli, też jest kapitalny, no ale to coś trzeba będzie wybrać. No. Teraz prezentujemy już gołębie, które będą na aukcji z Twojej hodowli. Zaczniemy od gołębia o numerze 85-14-643. To jest gołąbek też przelotowany. Akurat powiem tak szczerze, no nadmiar samczyków miałem, więcej mam samców i akurat chciałem zejść z jakiegoś ze stanu, no to po prostu coś musiałem wyciągnąć. A że ten gołąb miał iść na aukcję, można powiedzieć, świąteczną, to już po prostu został w klatce i poszedł. To jest syn mojej Asicy, 59-90, dwa razy pierwsza w Polsce w kategorii A. W tym roku zdobyła bodajże, nie mam nagrody, to nie wiem, ciężko mi jest powiedzieć, piąte miejsce na olimpiadzie. Gołąb jest naprawdę kapitalny w rękach, umięśniony, niedużej budowy. No powiem szczerze, wygląda samiczkowato, ale jest samczyk 100%. Ojcem jest jego oryginalny gołąb z hodowli De Bruyne. No zobaczymy. Fajny gołąbek, no mówię, został jeden. Jednego, żem sprzedał koledze takiemu dobremu mojemu i tak, a to tylko dlatego idzie, że nie ma celi, bo jako jedyny z nich wszystkich, co tam są na gołębniku u tych młodych, to po prostu nie miał sobie znaleźć jeszcze celki i tak po prostu siedział tam, gdzie się wylatuje i po prostu, jak to się mówi, zdenerwował mnie. I tak, następnym gołąbkiem jest to gołąbek o numerze 1266. 1266. Jest to młody, no powiem to, że to jest tak, że to jest dynamit. Dlatego dynamit, bo to jest gołąb jeszcze późny. Ma do końca 6 piórek do spierzenia. Ale taki jest w ręcach. Szafa trójka. To jest pełny syn mojego starego Szymla, 5979. Matką jest samiczka z Belgii od Chrisa. Będzie tam w rodowodzie napisane. Powiem szczerze, mało spotykany tak gołąb późny, o takiej budowie, o takich mięśniach. Miał zostać dla mnie do rozpłodu, bo taki gołębie się zostawia dla siebie zawsze jednego, dwa powinno się w roku zostawić. Ale ze względu na to, że obiecałem Radkowi, I chciał się pogniewać na mnie, no to musiałem go wyciągnąć. No tak. Chciał najlepsze i powiem tak, że no myślę, że to będzie samczyk, bo walory ma samca, ale nie, no jeszcze, 100% sam jest. Jeszcze nie ryknął, jeszcze jak to się mówi, nie ryknął, jest to gołąb późniejszy. To jest ostatni młody, to jest bardzo późny młody, można powiedzieć. No pierze się, ale to no w rękach jest no kosmos. Powiem tak, że można się nie powstydzić. Mógłby iść tak samo iść na aukcję świąteczną.
tak zwaną. Zresztą wszystkie te, co są gołębie. No ale nie idzie w świat jeden. Jeden a w roku. Tak to wygląda. Kolejnym gołąbkiem jest gołąbek o numerze 1310. To jest jedyny gołąbek z takiego łączenia, jak tutaj mamy w ręce. Jej ojcem jest najlepszy lotnik rejonu, oddziału. Ma 13 na 13. Jest to gołąbek o numerze 785. Na filmie tam był pokazywany, nakrapiany. Matką jej jest 740. To jest samiczka po synie 79 razy 59, 90 razy Stiensuwa. Praktycznie najszybsza samica w sprincie, można powiedzieć na gojemniku. W tym roku ta matka jej ma 3 koeficent, coś tam, ma tam zresztą na rodowodzie, pokaże się później. Ma 3 koeficent do kategorii A. Powiem tak szczerze, najlepszy lotnik z najszybszą samicą na gojemniku. Można powiedzieć drugą samicą, ale to jest taka samica, co po prostu w sprincie jest niesamowita. I jej bracia i ten w ogóle, no kapitalno. Mówię, to jest najlepsze łączenie według mnie na gojemniku w tym roku, co zrobiłem na jesień. Tylko jest jeden młody, jest prawdopodobnie samiczka, chociaż jest troszeczkę dużym gołębiem, nie jest jakiś to malutki gołąbek, ale naprawdę będzie z tego pociecha. I to wielka pociecha będzie, bo ona ma wszystko, ona ma mięśnie. No matka jest tak samo na filmie pokazana w stratach, że także myślę, że można sobie zobaczyć na matkę. No mówię, matka miała w tym roku koeficjent 3 coś w kategorii A. Także kapitalna samiczka. Chyba, że się zrobi samczyk, bo to jest późne, ale wątpię. Raczej myślę, że to jest samiczka. Kolejnym gołąbkiem jest gołąbek o numerze 1333. Jest to syn, bo to jest samczyk. Jest to syn, można powiedzieć, mojej najlepszej rocznej z tego roku. Matka ma koeficjent w kategorii A2, coś tam, coś tam. Powiem tak, że 14 koeficjent ma w kategorii G. To jest córka olimpijczyka. Jest to córka olimpijczyka, a ojciec tego gołąbka to jest pełny brat 785. Mojego najlepszego lotnika. Zresztą jego ojciec też jest na filmie pokazany. 3098, taki niebieski. Super gołąb. Powiem szczerze, tak wygląda młody po nim. Kapitalny w ręce, ułożony. No naprawdę coś pięknego. Kolejnym gołąbkiem jest gołąbek o numerze 930. Jest to gołąbek... Michałek, cicho. Jest to gołąbek na komplecie w tym roku, 4 na 4 ma, już praktycznie spierzony. Co by więcej powiedzieć, ojcem tego gołąbka to jest brat 5990, a matką tego gołąbka to jest córka 965 razy taka moja Asica 313. Tak fajnie wygląda gołąbek, ułożony kapitalnie, super gołąb, powiem tak szczerze, brat jego jest też na komplecie, kapitalnie latał, także powiem, że nieduży samczyk, takiej średniej budowy, ale naprawdę jest w rękach jest super, także cóż więcej, jest to gołąbek polotak, jeszcze ma chipa, tak to wygląda. I kolejnym gołąbkiem jest gołąbek o numerze 956, jest barwy, jak to się mówi, szpakowatej. Akurat dzisiaj wyrzucił ostatnie lotko, bo z tej strony jeszcze ma jedno lotko i nawet nie zauważyłem, bo dlatego poszłem po niego. Bardzo fajny gołąbek. Ojcem tego gołąbka jest ojciec matki. Co ja mówię? Ojcem tego gołąbka jest ojciec 5990. Także to jest półbrat do 5990. Fajny gołąbek. Matką to jest tak zwana moja biała dama od moich gołębi, ale to jest od kolegi Jarczoka z Częstochowy. Chłopaków, dwóch braci, Przemka i Jacka. Tak jest. Mama jest Szymla też akurat, dlatego on jest też Szymel. Tylko, że mówię, to Szymla jest z moich gołębi, jeszcze ze starego Szymla.
i chłopaki mi zrobili prezent po prostu, żeby ten... No jest to gołąbek, jeszcze ma jedno piórko. Bodajże przeskoczył to pióro. Nie, to jest tak zwane pióro martwe i no niestety nie będzie siedział w gajemniku u mnie już. Brat zostaje jego 955, któryś musiał opuścić, no, że wyszło na niego, że tak się zrobił, jak się zrobił, no to, to ten, powiem, że kapitalny gołąb jest. Fajny gołąbek, niedużej budowy, ale tutaj ma naprawdę moczem, zresztą widać po mięśniach, jak wyglądają, różowiutki, zdrowy gołąb jest. Kolejnym gołąbkiem jest samiczka, prawdopodobnie samiczka o numerze 13-15. Jest to samiczka późna, coś tam się zaczęła pierzyć w tym roku. Co ciekawe, tak wygląda. Druga samiczka z gniazda jest u mnie w rozpłodzie. Powiem tak szczerze, nie ukrywając. Matką tej samiczki jest samiczka od mojego kolegi Maćka Szubryta z Limanowej. Ta samiczka w tym roku idzie na ogólnopolską wystawę w kategorii wyczyn za 2 lata. W sumie za 3 lata ta samiczka jest na komplecie. Ma 25, 2 lata i 11, 36 konkursów ma na 36 wkładań. To jest prezent od kolegi. My się z Maćkiem tam wymieniamy, że mu tam zawsze coś dobrego, fajne, coś tam dam. Akurat w tym roku nawet Maciek ma młodego po matce, chyba, matce 1093, tam jest też trójnym lotnikiem i zmęta na tego, co jest na aukcji świątecznej. I to jest córka tej samiczki, tej asicy. Ojcem tej samicy jest drugi as, który na 36 razy w koszu, może nawet nie był tyle 36 razy, ale na pewno był 36 razy, myślę, że był, ma 33 konkursy. Co roku jeden konkurs zgubił. Przez 3 lata. Także co rok w rok jeden konkurs zawsze tracił. W tamtym roku ten gołąb mi wygrał GMP, bo jako piąty przyszedł ostatni i więcej już po nim żaden nie przyleciał. I dlatego go bardzo szanuję, bo on miał w tamtym roku 6 koeficjent do kategorii B. Był super, teraz jest 5-letnim gołębiem, no troszeczkę wolniej leciał, ale zrobił 12. Także matka tej samiczki ma w tym roku 13 na 13. A ojciec ma 12 na 13. Kapitalne gołębie. Powiem tylko tyle, że z tych gołębi lecą gołębie kapitalnie. To są gołębie naprawdę na dystans taki 500, 700 to w ciemno. A co powiem, no u kolegi z Koczowie się gołębie z tej samicy pokazały i nawet na lotach na 900. Chociaż wiesz, ja szukałem gołębi na dalekie loty, a tu się okazuje, że je mam w gajemniku. Że mam w gajemniku, no trzeba nimi lecieć. I mówię, to jest gołąb z 2 asiorów. Matka jest najlepszym gołębiem na gajemniku przez 3 lata pod względem konkursów lepszego gołębia. Można powiedzieć, 1093 jej równała w lotnikach, ale w tamtym roku przegrała z nią jednym konkursem. Jest tam zresztą karta, możemy zobaczyć. Już zobaczymy. Tu jest karta mamusi, co idzie na wystawę. Można zobaczyć, jakie ma konkursy. Konkursu tak, kilometrów. Dlatego ma tyle, bo tyle. Myśmy mieli w tym roku jeden lot mniej. Mogła mieć ponad 11 tysięcy. No ale cóż, jest na komplecie, mówię, pierwsze loty zawsze leciała coś tam wolniej, ale później jak przychodziły, no zresztą w tym roku tam były już kapitalne loty jej. To jest gołąb, non stop była typowana do GMP, ta samiczka, naprawdę, no takich ja bym miał 10, to mogę chować na 10 i mogę lecieć serię 10-10, nie? No. I kolejnym gołąbkiem jest gołąbek o numerze 1355. Co mogę powiedzieć? Też to jest gołąbek po wdowcach, samiczka, jak i tamte następne. Jest to córka mojej najlepszej lotniczki tego roku. Matka ma 13 na 13. Jest to matką jej, jest półsiostra 750, co idzie. Znaczy, matka też w tym roku idzie na ogólnopolskiej kategorii, w kategorii H. Jest trzecia w okręgu, ale powiem, że matka leciała kapitalnie. Jej ojcem jest syn olimpijczyka.
767, ma 12 na 12, także matka ma 13 na 13, ojciec ma 12 na 12. Jest to samiczka, bardzo nieduża, nieduża samiczka, taki drobniejszej budowy, ale powiem szczerze, to ma fajne, to mnie najbardziej, to mnie interesuje, to mnie zawsze interesuje białe piórko. Jak gołąb ma białe piórko, to wtedy wiem, że jest gołąb. Znaczy u mnie najlepsze rozpłodowe, jakie miałem kiedykolwiek, to przeważnie, czy to z hurikana była matka, najlepsza praktycznie jedna rozpłodowy samiec, to miała zawsze to takie białe dwa pióreczka i była kapitalną rozpłodową. No mówię, to jest samiczka po najlepszej lotniczce. No matka jest najlepszą lotniczką rejonu, oddziału, 13 na 13, jako roczna miała 9, także kapitalna samiczka jest. I kolejnym gołąbkiem jest gołąbek o numerze 85-14-649. Jest to gołąbek nakrapiany z białym lotem. Cóż więcej możemy tu o tym gołąbku powiedzieć? Jest to gołąbek z gołębi rozpłodowych. Ze względu na to, że mam większość gołębi samców, to muszę po prostu go usunąć. A to dlatego, że na któregoś musiał opadnąć. Powiem tak szczerze, jego siostrą, znaczy siostrą jest samiczka o numerze 668. Praktycznie z tego samego łączenia. W tamtym roku była 8 lotnikiem kategorii H w Polsce. W tym roku idzie na ogólnopolską, jest pierwszym gołębiem w kategorii A w okręgu u nas, w krakowskim. I co najciekawsze, jest to samczyk. No mówi się tu, no by była samiczka, to by nie była wydana. A że jest samczyk, no to muszę się coś po prostu skusić na coś. I tak, ojcem tego gołąbka jest syn 5990. A matką jest samiczka wiosny, córka Wanlona. Powiem szczerze, fajny samczyk. Taki średni, ale mocnej budowy. No cóż, coś musi iść. Na niego padł los. A czy dobrze, czy źle, no nie wiem. No. Mówi się trudno. Gołąbek o numerze 730. No może zobaczycie jeszcze tą obrączkę, czy nie. Nie wiem, czy widać. Czy nie widać? Miejmy nadzieję, widać. No, to są obrączki te nasze z 20 roku. No mówię, że no ciężko zobaczyć jest, ale jeszcze coś tam może widać. Także na pewno 730 numer. To jest gołąb przelotowany po sezonie. Leciał jeszcze, aby nie był tyle u mnie w gębniku, to by nic nie był wart. A ze względu na to, że przerzucony został do innego przedziału i nie umiał się znaleźć celi. Zresztą na filmie tam jest pokazane, bo to jest właśnie co było pokazywane, że nie chciał do celi wchodzić. Znalazł sobie cele przy wyjściu. I to jest tak. Ojcem tego gołąbka jest syn olimpijczyka razy 5990. Jeden z najlepszych gołębi rozpłodowych. Brat jego 933 to będą najlepsze asy. A matką tego gołąbka jest Arizona. Dużo nie będę mówił o Arizonie. Ktoś wie, co to jest, to będzie wiedział, co to jest. Arizona, tylko tyle powiem, że była samicą trzecią w Polsce w B kategorii i czwartą w Polsce w B kategorii. To jest gołąb z Hurikanów razy olimpijczyk. Średniej budowy, ale kapitalnej budowy. Można powiedzieć, z lekkim bólem, bo żal mi go bardzo, ale jak to mówię, jak się żałuje, to się nie uda. Niech ktoś się po prostu zbogaci fajnego samczyka w rozpłodzie i niech dba o niego, bo naprawdę będzie warto. Powiem tylko tyle, że jednego roku był samiczką złączony 2-1-3-2. Wydał dwa lotniki najlepsze i to nie u mnie, i no w sąsiednim, znaczy można powiedzieć w moim okręgu. I to u dwóch hodowców, co w jednym oddziale lecieli. U jednego był najlepszy młody z tej pary i u drugiego. Ciężkie, nie? Ktoś powie i no niestety jest u mnie gołębiem do lotu. Także akurat, że nie ma miejsca w gębniku, sobie nie umiał znaleźć miejsca. Znaczy on ma miejsce, tylko nie w tym gębniku, to trzeba. On miał trzy cele u samej góry i myślał, że... tam rozrabiał. Znaczy się nie, tam przyszły roczne, wiesz. Wszystkie młode gołębie, tam gdzie będą teraz roczne, znaczy się w sensie młode przerzucone na roczne. I nie chciałem go tam dawać, bo mi po prostu za bardzo tam robił dziadostwo. Szumiał za bardzo, no i także przerzuciłem go do innego boksa i tam się już nie umiał odnaleźć.
naprawdę kapitalny gołąb jest. Moim zdaniem z papierów, z rodowodu to jest jeden z najlepszych gołębi na tej giełdzie, jaką idą gołębie dzisiaj. Także ten gołąb naprawdę kilka razy u mnie siadnął bardzo dobrze i nawet był raz pierwszy, czy tam ze dwa razy nawet siadnął na gojemniku. Także kapitalny gołąb. No niestety ustąpić musi miejsce jakiemuś roczniakowi fajnemu. Także naprawdę kapitalny ptak. Także zaprezentowaliśmy 11 gołębi, które znajdą się na aukcji. 10 to będzie aukcja ta twoja. No i jeden gołąb na aukcji świątecznej. Dokładnie. Także na tym dzisiejszy materiał sobie zakończymy. Pawłowi życzę sukcesu 2023. No nie mogę powiedzieć, że w tym roku no, finalnie ich nie było, natomiast gołębie się spisywały. Chyba byłeś z nich zadowolony, bo sezon generalnie dla ciebie udany. Wiesz, ja się czuję tak jak wyleciały, nie? No tak. I ja wiem, co zrobiły, co zdobyły i no mówi się trudno. Wiesz, to nie jest takie proste i zawsze to jest... Jeszcze najgorsze to jest to w tym wszystkim, że to, że ktoś jeszcze coś uleci, to nie ma się do końca co cieszyć. W tym roku się przekonało wielu hodowców, ja się przekonałem na swojej skórze, także naprawdę jest to szkoda. Ale cóż, mówi się trudno. Ciężko jest to przełknąć przez siebie. No modli się, żeby były pogody i zdrowe gołębie. Tak. Ale jest. To mówię, to jeszcze jest nic do wszystkiego, bo to musi jeszcze później padnąć decyzja ostateczna. Trzeba pilnować wszystkiego, musi być porządek w miarę, żeby to było. No ale cóż, myśmy są tylko ludźmi. Komputer się myli, a co dopiero ludzie. Tak to wygląda, także życzę wszystkim zdrowych, wesołych świąt, sukcesu w 2023 roku, mistrzów i przede wszystkim naprawdę, żeby ludzie byli jeden do drugiego naprawdę zgodni, bo to, co się teraz wyprawia w tym sporcie, to naprawdę aż się nie chce mówić, nie będę powtarzał tam 10 razy, ale naprawdę zdrowych, wesołych świąt życzę wszystkim i jeszcze raz sukcesu 2023 roku. Dobry lot.